Proszę Państwa, jest 18.30. Bardzo Państwa serdecznie witam. No właśnie. Czy ktoś z Państwa, a nie z zespołu INSPRO, gdzie jest nasza, pamięta, która to jest debata? Nie. Z cyklu Młodzieżnie decydują. 14. debata. Zaczęliśmy w kwietniu zeszłego roku. I mam nagrodę dla osoby, która będzie powie pierwsza, jaki temat był w kwietniu 2017. Nie jest zespołu INSPRO i Łódź jest nasza. No, proszę uruchomić szereg komórki. Od czego moglibyśmy zacząć? Słucham? To nie było tramwaja? Bardzo dobrze. Proszę. Czy nie byłem? Dobrze, ja nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Mamy dzisiaj gościa specjalnego. Czy mogłaby Pani się przedstawić? Dzień dobry Państwu. Nazywam się Lilia Januszewska, jestem pracownikiem w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu część swoich wyników badań, które prowadziłam przez ostatnie, no jakby nie było 10 lat, a także część materiałów, które pozyskałam biorąc udział w międzynarodowym projekcie badawczym, który dotyczył właśnie miast kurczących się w Europie. Super, bardzo dziękuję. Panie Piotrze, teraz Pana kolej. Piotr Jankowski, jestem ekspertem Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Jestem w ogóle z pochodzenia łodzianinem. Urodziłem się tu i kończyłem szkoły, później studiowałem gdzie indziej, później mieszkałem 25 lat w Warszawie, wróciłem parę miesięcy temu z powrotem do Łodzi, na stare śmieci, jak to się mówi. W instytucie zajmuję się sprawami problematyki ustroju monetarnego i pilotuję dwa projekty. Jeden dotyczy banków komunalnych, a drugi walut lokalnych. Dziękuję. Nie ma niestety pana Adama Mikołajczyka z Fundacji Best Place, ponieważ ze względów rodzinnych i zdrowotnych po prostu musiał odwołać godzinę przed debatą swój udział. Będzie pan profesor Piotr Sztukalski z Uniwersytetu Łódzkiego, ale z uwagi na obowiązki zawodowe będzie w okolicach 19. Tradycyjnie, jak Państwo sami zauważyli, nie ma Pani naszej prezydent Hanny Zdanowskiej, ale to już się przyzwyczailiśmy przez 14 debat. Nie było Pani. Być może najbliższe miesiące stworzą taką sytuację, że spotkamy się w innych okolicznościach z Panią prezydent w jednym miejscu i będziemy mogli rozmawiać. Im bliżej listopada, tym chyba większe prawdopodobieństwo, że dojdzie do takiej sytuacji. Jeśli chodzi o ramowy przebieg dzisiejszej debaty, to ja powiem tak, jest ona o tyle oryginalna i inna niż poprzednie, że będzie wprowadzenie w postaci prezentacji. I ile ono będzie trwało? Dostałam 30 minut i postaram się zmienić. 30 minut, dobrze. To ja będę pilnował, nie ma szans, żeby było 31. Później będzie około 45 minut dyskusji, więc ja będę zadawał pytania panelistom, a później 45 minut dyskusji z Państwem. Chyba że będziecie Państwo tak aktywni, że ja na przykład skrócę swoje pytania i będzie ich mniej, bo przede wszystkim liczy się jakby tutaj Państwa udział i obecność i Państwa aktywność, tak? To jest kluczowe. Dobrze, to zaczynamy. To proszę. Dziękuję. Czy ja mogę siedzieć? Będzie mi tak po prostu wygodnie. Dziękuję. A, przepraszam, jeszcze jedna rzecz, zapomniałem o tym. Skąd się wziął pomysł na debatę? W związku z tym, że spotykamy się z różnymi ekspertami, ludźmi, społecznikami, urzędnikami, decydentami z miasta i pytamy ich o to, co jest największym wyzwaniem, bolączką miasta, w pewnym momencie podczas tych spotkań miałem taką rozmowę z doktorem Drzazgą z Uniwersytetu Łódzkiego, który mnie zainspirował, mówiąc,
podczas dwugodzinnej rozmowy, że największym wyzwaniem dzisiaj przed władzami, a w szczególności przed prezydent Łodzi, jest kurczenie się miasta i zarządzanie tym procesem. No i stąd właśnie pomysł na to, żeby poświęcić temu tematowi jedną z debat. Później oczywiście szukaliśmy specjalistów, którzy chcieliby wystąpić i poza Łodzią, w ogóle w kraju okazuje się, że jest to temat jednak nadal nie zbadany, tak? Znaczy pojawiają się jakieś badania, natomiast bardzo często one się jednak koncentrują na diagnozie, mniej jest pomysłów na to, jak wyjść z tego klinczu. A ponieważ Łódź w tych wszystkich opracowaniach, statystykach, badaniach pokazuje się jako miasto, które jedno z pierwszych trzech, czterech dużych miast, które ten temat i to wyzwanie dotyczy. No więc odnaleźliśmy projekt tutaj pani doktor w Poznaniu i okazało się, że była możliwość zaproszenia. Proszę. Że jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. Chciałam w swojej prezentacji, od razu przyznaję, nie jestem specjalistką od miasta Łodzi, ale mam nadzieję, że moja prezentacja pokaże Państwu to, że Łódź nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o proces kurczenia się miast i w całym, i zarówno w kraju, jak i na świecie można odnaleźć wiele przykładów miast kurczących się. Co prawda przyczyny kurczenia się miast bywają różne, ponieważ każde miasto ma swoją specyfikę. Natomiast skutki są wszędzie niemalże podobne, co mam nadzieję Państwo dostrzegacie w mojej prezentacji. Swoją prezentację podzieliłam na cztery części. W pierwszej zacznę od krótkiego wprowadzenia do problematyki miast kurczących się. Następnie postaram się zaprezentować kontekst międzynarodowy procesu kurczenia się starć miast przemysłowych na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Europy. Następnie zaprezentuję wyniki swoich badań, które dotyczą skali przestrzennego zróżnicowania procesu kurczenia się miast w Polsce. Jeśli czas na to pozwoli, to krótko powiem o Wałbrzychu, w którym zajmowałam się w swojej pracy. O tym, że problematyka miast kurczących się jest niezwykle ważna i stanowi istotne wyzwanie przyszłościowe dla miast, świadczą chociażby liczne publikacje zagraniczne, a także pojawiające się w ostatnich latach krajowe. Jak zwraca uwagę Wontier Mustert, nowe uwarunkowania związane przede wszystkim ze spadkiem mieszkańców, a także starzeniem się, mogą spowodować, że będziemy obserwować długookresowe opuszczenie się wielu miast europejskich. Z kolei inni autorzy zwracają uwagę, że w wielu częściach Europy Środkowo-Wschodniej połączenie procesów dezindustrializacji i transformacji postsocjalistycznej doprowadziło do wyjątkowo trudnego procesu kurczenia się miast. Z kolei inni autorzy zwracają uwagę, że depopulacja miast, a także jej konsekwencje w postaci procesu kurczenia się miast będą ważnym problemem przyszłościowym dla władz miejskich. Zacznę od tego, co rozumiemy przez pojęcie miasta kurczącego się. Ja w swoich badaniach, w swojej pracy stosuję definicję właśnie ze wspomnianego projektu CIRES. Według tego projektu, według autorów, biorąc udział w tym projekcie, miasto kurczące się to miasto, w którym z jednej strony występuje znaczny ubytek ludności, a z drugiej strony zachodzi w nim proces transformacji gospodarczej i społecznej z oznakami strukturalnego kryzysu. Co zatem sprawia, że miasta się kurczą, jakie są przyczyny tego procesu? Wśród wielu przyczyn, takimi najczęściej wymienianymi w literaturze są przemiany demograficzne,
transformacja ekonomiczna, przemiany systemu osadniczego związane z procesem suburbanizacji, czyli wyprowadzką mieszkańców poza miasto w obszar podmiejski, gminy sąsiednie z dużym miastem, a także skażenie środowiska naturalnym. Nie ulega wątpliwości, że zmniejszanie się liczby ludności jest najważniejszą, jest jedną z głównych przyczyn procesu kurczenia się miast, ale zarazem także skutkiem tego procesu. W tej interpretacji zmniejszanie się liczby ludności na zasadzie błędnego koła powoduje szereg dalszych niekorzystnych następstw i pozostawiając sam w sobie w długim okresie nasila ten proces. W wyniku podejmowanych działań, na przykład planowych, działań rewitalizacyjnych, można ten proces zahamować bądź spowolnić, ale także inne uwarunkowania zewnętrzne w postaci jakichś kryzysów nagłych, ekonomicznych, gospodarczych, mogą się przyczynić do nasilenia się tego procesu. Z kolei niepodejmowanie żadnych działań, wiadomo, że tą kulę śniegową czy ten proces kumulatywny napędzi. Zmniejszanie się liczby ludności, jak wspomniałam, czyli główna przyczyna i skutek procesu kurczenia się miast, jest warunkowany także innymi procesami, głównie w przypadku starych miast przemysłowych o charakterze gospodarczym. A zatem upadek gospodarki, ubytek miejsc pracy prowadzi z kolei do szeregu kolejnych następstw, które to też przyczyniają się do procesu kurczenia się miast. Proces ten powoduje szereg negatywnych skutków. Przede wszystkim postępujący dalszy spadek liczby ludności, tak jak wspomniałam, zmiany struktury społeczno-demograficznej. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że w mieście pozostają osoby starsze bądź wyjeżdżają. Następnie obniżenie jakości usług i jakości przestrzeni publicznej, co można zaobserwować też między innymi w przestrzeni w Łodzi. Następnie obniżenie poziomu inwestycji, liczby miejsc pracy, potencjału rozwojowego, spadek dochodu do budżetu miasta, a także nieefektywne wykorzystanie zasobów mieszkaniowych, infrastruktury transportowej i technicznej. Tak, wydawać by się mogło, że proces kurczenia się miast powoduje także kurczenie się przestrzeni miasta. Jednak w rzeczywistości tak się nie dzieje i mamy do czynienia z postępującym dalszym rozlewaniem się miasta i konsumpcją wolnych terenów, co prowadzi w konsekwencji do rozlewania się miasta w warunkach kurczenia się. Myślę, że z taką sytuacją mamy też do czynienia w Łodzi. To rodzi dalsze niepożądane konsekwencje, chociażby w postaci wzrostu wydatków na obsługę infrastruktury technicznej, sieci wodociągowych, chociażby obsługi transportowej terenów mieszkaniowych. Jednak proces kurczenia się miast, w procesie kurczenia się miast możemy dostrzec także i pozytywne skutki. Wśród nich należy wymienić chociażby lepszą dostępność mieszkań, mniej mieszkańców, więcej mieszkań. Zmiana funkcjonalna i jakościowa miasta możliwa dzięki zastosowaniu nowych, innowacyjnych strategii. Proces kurczenia się miast jest także impulsem do zastosowania nowych, jak wspomniałam, innowacyjnych strategii. Może prowadzić także do zacieśnienia więzi społecznych, czy zwiększenie zaangażowania pojedynczych mieszkańców, a także tworzonych przez nich stowarzyszeń w podejmowaniu wspólnych inicjatyw na rzecz ratowania miasta czy najbliższej okolicy zamieszkania. I wreszcie może nastąpić poprawa jakości środowiska przyrodniczego. I od tego, czy władze miasta dostrzegają pozytywne, jak i negatywne skutki procesu kurczenia się miast, zależy ich reakcja na ten proces, a także podejmowane strategie. Może przybliżę. W tradycyjnym podejściu
władze miasta ignorują zmiany demograficzne, bądź robią wszystko, by ten negatywny trend odwrócić. Jednak w sytuacji takiej, kiedy według prognoz demograficznych nasze miasta będą się na pewno kurczyć, te działania przynajmniej związane, przepraszam, z próbą odwrócenia tego negatywnego trendu nie przyniosą rezultatów. Zatem wydaje się, że niezbędna jest akceptacja tego procesu i łagodzenie negatywnych skutków procesu kurczenia się miast. Po pierwsze, poprzez adaptację miasta do warunków kurczenia się, poprzez stosowanie strategii zorientowane na dopasowanie miast do warunków zmniejszania się, np. poprzez wyburzenia substancji mieszkaniowej, pustostanów, a także zachodzi konieczność pewnego wymyślenia miasta na nowo i takie strategie, które mogą być wykorzystane, określane są w literaturze jako strategie miękkie, na przykład polegające na tworzeniu nowych miejsc, ja później pokażę na konkretnych przykładach, jak to wygląda, na tworzeniu nowych przestrzeni, na tworzeniu nowych kreatywnych miejsc dla mieszkańców. I teraz już chciałabym przejść do kontekstu międzynarodowego. Zacznę od przykładu kurczących się miast w Stanach Zjednoczonych. Były przeprowadzone badania w Stanach Zjednoczonych w ramach projektu Legacy Cities i okazało się, że w latach 1990-2010 zostało wykazano, że 48 miast kurczy się, z czego większość tych miast kurczących się w Stanach Zjednoczonych zlokalizowanych jest w starym przemysłowym sercu Stanów Zjednoczonych, w tak zwanym pasie rdzy. No niewątpliwie takim przykładem znanym pewnie Państwu jest Detroit, a także inne stare miasta przemysłowe. Ich skalę problemów tych miast, wybranych miast w Stanach Zjednoczonych ilustruje ta tabela. Proszę zauważyć, że miasta cechują się wysokim odsetkiem bezrobotnych, znacznym odsetkiem osób ubogich, także ta skala problemów jest naprawdę duża. Tak jak wspomniałam już, miasto Detroit jest to miasto, które odnotowało bezprecedensowy spadek liczby ludności ponad 1 milion osób. Także ta skala tych problemów jest naprawdę ogromna. Tutaj chciałam zaprezentować przykłady właśnie zdegradowanej zabudowy, które rzeczywistość niewiele odbiega od ilustracji zawartej w czasopiśmie The Economist. Na przykład w opuszczonym niegdyś teatrze obecnie mieści się parking, także miasto cechuje znaczna liczba też pustostanów, zarówno obiektów użyteczności publicznej, jak i mieszkaniowych. A tak wygląda sytuacja jednego kwartału zabudowy w Detroit. Plan miasta, plan tej zabudowy z 1949 roku i jak to wyglądało w 2010, widzimy ogromną perforację zabudowy. I w rzeczywistości mniej więcej to wygląda tak. Tutaj jest na przykład uwolniony teren po wyburzeniu szkoły podstawowej. A tu co ciekawe, tu przebiega granica między Detroit a podmiejskim sąsiadem. Także ta specyfika też miast kurczących się w Stanach Zjednoczonych jest troszeczkę inna niż u nas. Ale też i możemy zaobserwować podobieństwo pewne w polskich miastach. I teraz
przestrzenie w Stanach Zjednoczonych, tak jak wspomniałam, mogą dać impuls do zastosowania, do nowego zagospodarowania, do zastosowania nowych strategii. Jednym z takich pomysłów jest wykorzystanie wolnych przestrzeni w mieście, na przykład na plaży, na jakieś działalności kulturalne. Takim ciekawym rozwiązaniem, podejściem do w ogóle rewitalizacji w miastach amerykańskich jest tak zwane wykorzystanie instytucji kotwiczych, czyli takich ważnych instytucji w mieście, jak na przykład wyższe uczelnie, biblioteki główne, teatr, instytucje kulturalne, czy na przykład też centra medyczne, to akurat u nas by chyba się nie sprawdziło, biorąc pod uwagę stan finansowy naszych szpitali. Ale tam na przykład jest robione coś takiego, że pomiędzy tymi ważnymi obiektami, budynkami w mieście wytycza się specjalne nowe ścieżki, zagospodarowuje się ten teren właśnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych łączących te najważniejsze instytucje. Ale co to ma na celu? Poprawa jakości przestrzeni, wizerunku, jeżeli ktoś przyjeżdża do miasta, no to porusza się między tymi najważniejszymi instytucjami w mieście, w otoczeniu, w ładniejszym otoczeniu po prostu. A przy okazji są budowane ścieżki rowerowe, co na przykład w Stanach Zjednoczonych jest pewnym nowym, bo tam do tej pory wszyscy jeździli samochodem, a teraz jest, przynajmniej w Detroit, z tego co wiem, jest boom na rowery. Tanie, kurczę, benzyny. Też takim nowym w Stanach Zjednoczonych jest miejskie rolnictwo na właśnie poprzednich działkach, na działkach, które uzyskano w wyniku wyburzeń. Zakładane są po prostu miejskie ogrody, czy tak zwane ogrody społeczne, które też mają na celu nie tylko dostarczanie żywności, ale też pełnią funkcje na przykład edukacyjne. Takie ogrody są zakładane przy szkołach. Dzieci uczą się od podstaw, tak, że nie wiem, rzodkiewkę nie kupuje się w markecie, tylko ona faktycznie rośnie. Na przykład wiem, że sama z doświadczenia, że u nas dzieci nie wszystkie wiedzą, skąd się bierze mleko. Także to jest, to myślę, też fajna edukacyjna inicjatywa. Mało tego, w Stanach jest to też bardzo dobry biznes. Są firmy, które zajmują się tylko przekształcaniem właśnie poprzednich terenów zabudowanych na tereny rolnicze. Innym ciekawym pomysłem jest wykorzystanie też starych, zniszczonych budynków, a także to, co się w nich znalazło, na cele kulturalne. Człowiek, który w pewnym momencie nie mógł znieść otoczenia swojego najbliższego zamieszkania, tak zwany taki artysta Trigaton, wymyślił projekt Heidelberg. Po prostu pewnego dnia zaczął malować wszystkie stare, brzydkie budynki na kolorowo, zbierał to, co tam gdzieś pozostało, zrobił instalacje artystyczne i proszę mi wierzyć, że dzisiaj jest to naprawdę jedna z ciekawych atrakcji turystycznych w Detroit. Sam człowiek, który to wymyślił, dostał doktorat honorowy w zakresie sztuki, zapraszany na różne wystawy, konferencje, także jest to też jedna z możliwości wykorzystania wolnych terenów, wolnych przestrzeni po wyniku procesu włączenia się miast. Teraz chciałabym już przejść do Europy. W projekcie CIRES, tak jak już Pan wspomniał, badaliśmy miasta kurczące się w Europie. Z naszych analiz wyszło właśnie, że tym... A kto był inicjatorem tego projektu? Inicjatorem projektu był profesor Thorsten Wichmann z Uniwersytetu w Dortmundzie w Niemczech. I Polska została zaproszona, bo? Znaczy, ja miałam tylko poprzednie kontakty z tym profesorem i wspólnie, jak gdyby on wymyślił projekt, ale wspólnie przygotowywaliśmy cały wniosek i koncepcję tego projektu. I to jest między innymi jeden z
rezultatów, ta mapa, która wyraźnie pokazuje, że miasta kurczące się, wiele miast kurczących się w Europie znajduje się po prostu w Europie Środkowo-Wschodniej. I jest to naprawdę duże wyzwanie przyszłościowe przed władzami miejskimi tego obszaru Europy. Ja natomiast swoją wędrówkę po Europie chciałabym zacząć od Porto w Portugalii. Porto, pewnie Państwo słyszeliście, jest drugą co do wielkości miastem w Portugalii. Niezwykle też atrakcyjnym turystycznie. Cała wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, ale mało kto wie, że Porto dramatycznie się kurczy, a przede wszystkim ten proces kurczenia dotyczy właśnie centrum miasta. I chociaż na pierwsze spojrzenie na miasto sprawia, że jest to niezwykle miła, atrakcyjna, że jest to niezwykle miła, atrakcyjna część miasta, natomiast jeżeli się przyjrzymy dokładniej, to widać wiele właśnie zaniedbanych, opuszczonych budynków. Tutaj na przykład ta zieleń porosła zawalone po prostu kamienice. I co w tym Porto się robi? Została powołana specjalna spółka bodajże w 2005 roku, która właśnie przyjęła inicjatywę związaną z naprawą tej części centralnej miasta. Spółka ta była odpowiedzialna właśnie za podjęcie działań rewitalizacyjnych. Nie ulega też wątpliwości, że znaczny udział tutaj miały władze rządowe, które też wsparły finansowo rewitalizację Porto. No i zaczęto powoli odnawiać zdegradowane kwartały. Tutaj jest taki ciekawy pomysł, ogród na dachach, poniżej są pawilony handlowe. Tam, gdzie nie starczyło środków, albo gdzie uznano, że na przykład nie trzeba odbudowywać albo remontować kamienic, stosowo wyburzone, na przykład zrobiono jakieś instalacje artystyczne. Co też jest ciekawe w Porto, że renowacja czy odbudowa kamienic nie podlega ściśle regułom konserwatorskim. One powinny być odbudowane w jakimś tam stylu, ale po to, żeby nie utrudniać tego procesu, władze zrezygnowały ze ścisłej ochrony. I też są różne programy, które zachęcają przede wszystkim młodych ludzi do powrotu do Porto, do zakładania działalności gospodarczej. Przy okazji tej odnowy są tworzone właśnie też prace zabaw i no, starają się władze miasta, żeby to podnieść jakość tak, żeby też była atrakcyjna dla nowych mieszkańców. Kolejny przykład, który chciałam Państwu pokazać, to Saint-Étienne we Francji. Stare miasto przemysłowe, które traci mieszkańców ze względu na proces suburbanizacji. Głównie ze względu na proces suburbanizacji, ale też ze względu na problemy gospodarcze. Władze miasta w pewnym momencie nastawiły na promocję designu, wzornictwa. W mieście tym jest wyższa szkoła nauk właśnie artystycznych. Odbywa się słynne biennale designu o randze międzynarodowej, jedno z najlepszych na świecie. Także w ten sposób starało się przyciągać nowych mieszkańców. Ale czy to była, rozumiem, strategia? To była strategia, tak. Na kurczenie się miasta, tak? Na narastające problemy, między innymi na spadek liczby ludności. W pewnym sensie zdało to egzamin, ale z drugiej strony te wyższe uczelnie zlokalizowane w Saint-Étienne artystyczne przyciągają studentów, tylko że no jest problem z ich zatrzymaniem. Oni z powrotem wyjeżdżają. No ale niewątpliwie jakieś działania zostały podjęte. To, co też się robi, to przede wszystkim zwraca się uwagę na centrum, na budowę miasta zwartego, czyli też na
podnoszenie jakości obszarów centralnych. Tam, gdzie rezygnuje się z zabudowy, wprowadza się zieleń, tak ciekawą dla okolicznych mieszkańców, czy też wprowadza się nową zabudowę, na przykład skierowaną dla młodych osób i przy okazji dba się też o to, żeby były place dla zabaw dla dzieci, tak żeby ta przestrzeń była atrakcyjna dla rodzin. Z kolei rewitalizacja miasta też przebiega na obszarach peryferyjnych, tam gdzie są zlokalizowane bloki na osiedlach wielkopłytowych. Tutaj na przykład wyburzono w 2000 roku taki tak zwany długi, taki bardzo długi wieżowiec, tak zwany mur chiński. I na tym miejscu dokładnie dzisiaj stoi szpital, także nastąpiła zmiana w ogóle funkcji. Ale obszar został ponownie zagospodarowany, miasto i pusty. To dopytam, bo te miasta, o których Pani opowiada, one zaczęły diagnozować ten temat w którym roku? Koniec lat 80. A Polska jak się ma do tego? W sensie... Dopiero zaczynamy. Znaczy proces regeneracji w ogóle miast kończących się, żeby było jasne, jest procesem długookresowym. Także to wymaga wiele, wiele lat. Tak jak przed chwilą powiedziałam, we Francji zorientowano się pod koniec lat 80., początek 90. i ten proces regeneracji cały czas trwa. Proces. Dobrze, a to ma takie pytanie, bo to dobrego zwrotu Pani użyła, że zorientowano się. A w Polsce Pani zdaniem, raczej rozumiem, że zorientowano się teraz, tak? Czyli Pani projekt kiedy zaczął się? Mój projekt zaczął się w 2009. Z tym, że zawsze ktoś się zorientował, bo naukowcy zorientowali się trochę wcześniej. Czyli myślę. Trochę, czyli kiedy? Jeden z pierwszych artykułów, który kojarzę na temat procesu połączenia się miast, był ukazany w takim czasopiśmie, który niestety już nie istnieje, Urbanista, w 2005 roku. Była wymieniana między innymi. Jasne, a poza środowiskiem naukowym, kto się pierwszy zorientował? Znaczy tak, poza środowiskiem naukowym, może sami mieszkańcy czuli, że jest coś nie tak, ale jeżeli chodzi o szczebel, jeżeli chodzi o władzę, tak. Szczebel rządowy, albo samorządowy, no to ja uznaję, że ta orientacja nastąpiła w 2013 roku i ma to związek z konferencją pod tytułem Zarządzanie rozwojem miast zmniejszających się, już nie pamiętam dokładnie tytułu, która była zorganizowana w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. I to był taki pierwszy dla mnie sygnał, że gdzieś ktoś tam wyżej interesuje się tą problematyką. A jakiś konkretny decydent był odpowiedzialny za to, czy pani... To był europoseł Janusz Olbrycht. Nie pamiętam, to z jego inicjatywy. To późno chyba, 2013. No późno. Ja się doszukałem artykuł, który był publikowany za profesorem Kukasu w 2012 roku. Się no tak, ale ja mnie interesuje decydenci, tak? Elity polityczne. Kiedy się zorientowały? Ale takim punktem, myślę, zwrotnym, chociaż to no, w tych, przez to, że te zmiany polityczne tak następują, to trudno też mówić, ale w 2015 roku została przyjęta krajowa polityka miejska. I tam to jest pierwszy taki oficjalny dokument na szczeblu rządowym, w którym pojawia się termin kończący się miasto. Następnym takim dokumentem w 2016 był Narodowy Program Rewitalizacji i tam również ten termin się pojawił, także został założony. I tam są zapisy, że jest to szczególne rozwiązanie. Dobrze, to jeszcze tak spytam, rzucając trochę kilku czy któryś z prezydentów miast w Polsce zwrócił się do Państwa z prośbą o wsparcie? Mamy czytelnika? Tak. W 2013 roku
ponieważ badałam Wałbrzych. Pojechałam do Wałbrzycha spotkać się z panem prezydentem, ponieważ w ramach projektu organizowaliśmy w Niemczech, w Essen, taką konferencję podsumowującą nasz projekt. Byli zaproszeni także włodarze miast kurczących się w innych częściach Europy. I pojechałam z takim zaproszeniem do pana prezydenta. Byłam zlugana, że oczerniam Wałbrzych, że Wałbrzych robi wszystko, żeby się rozwijać. I że nie powinnam mówić, że to jest miasto kurczące się, bo buduje stereotyp miasta upadającego. Bo wystarczy powiedzieć, że miasto się optymalizuje i to już jest na przedmiocie. Znaczy to... Ale nie chciałabym, żeby to gdzieś wyszło poza tą salę. Ale kilka lat później, w związku z pojawieniem się funduszy na rewitalizację, w związku z Narodowym Programem Rewitalizacji, to już tak poza... To wie pani, to wszystko się nagrywa. Ja przepraszam, państwa nie powiedziałem, mam debaty nagrywane. Ale to dobrze, bo to trzeba. No teraz już sam prezydent i miasto przyznaje się, że jest miastem kurczącym się, no bo też są, dobrze być miastem kurczącym się, bo są środki na rewitalizację. Czyli wrócił do pani? Nie. Jest, sami do roku? Nie. Jest moje wsparcie z Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Teraz już jest inna nazwa Instytutu. Tak. Aczkolwiek w uchwale Rady Miasta Wałbrzycha dotyczącej właśnie podjęcia działań rewitalizacyjnych jestem cytowana. No dobrze, ale to wychodzi na to, że pani jednak tam poszła i pani była katalizatorem, nie była zainteresowana. Mnie interesuje sytuacja, czy ktoś do państwa po prostu się zwrócił sam, jakiś włodarz. To niesamowite. Ale która władza się przyzna, że jego miasto się kurczy? Żadne. Ale właśnie, to jeszcze... Mam nadzieję, że będzie mi liczone do prezentacji. Nie. Podczas tej konferencji, w czasie tej konferencji, na którą pan prezydent Wałbrzycha nie pojechał, aczkolwiek ja bardzo cenię naprawdę prezydenta Wałbrzycha za to, co robi w tym mieście, żeby nie było. Ale w czasie tej konferencji był na przykład burmistrz takiego miasta niemieckiego Altea, też miasto kurczące się przemysłowe, tam były fabryki, produkowali kable miedziane i tak dalej. W każdym razie, co ten burmistrz powiedział ciekawego w czasie tej konferencji, że on zorganizował przed wyborami takie spotkanie z mieszkańcami miasta i on powiedział, proszę państwa, sytuacja jest nieciekawa w mieście, miasto się kurczy, mamy problemy w związku z tym finansowe, jest nas coraz mniej, potrzeba więcej środków na edukację, na utrzymanie szkół, jest coraz mniej dzieci, tak? I powiedział, że muszę zamknąć jedyną pływarnię w mieście. Powiedział, że on to zrobi, mimo że kandydował. I podjął, wyjaśnił ludziom, na czym rzecz polega, i został wybrany ponownie, mimo że powiedział, że będą cięcia, że zamknie jedyny basen w mieście. Który to był rok? Nie wiem, o którym... Musiałabym dokopać się do swoich materiałów. Szacunkowo? 2010? No tak, wcześniej. Mniej więcej. Został wybrany na kadencję. A który to land? A u nas, no właśnie, to też tak poza prezentacją, buduje się akwaparki, tak, baseny, mimo że potem jest to ogromne obciążenie dla budżetu. To także jest przykład Wałbrzycha. Oczywiście ten basen był tam potrzebny w Wałbrzychu, ale w sytuacji, kiedy budżet miasta też się kurczy, bo jest coraz mniejsza liczba mieszkańców, no wydatki na kolejne hale widowiskowe, na akwaparki, no to są poza możliwością takiego miasta. To jeszcze było pytanie profesora Wesołowskiego, który to był rad, jeśli chodzi o to miasto z tego burmistrza. Nie pamiętam. To wschód czy zachód? To zachód, Zagłębie Rury. Altea. Znaczy, może przy granicy z zachodem. Ale ten obszar. Dobrze, to kontynuując. I w miejscu wyburzonych wielkich osiedli, wielkich bloków, tak zwanej wielkiej płyty, ponownie
władze miasta zdecydowały się wprowadzić zabudowę, tym razem tylko o mniejszej skali, także takiej bardziej przyjaznej dla mieszkańców, dla rodzin, a także w tych projektowanych nowych budynkach uwzględnia się potrzeby osób starszych, czyli na przykład jest budowany nowy blok i są wyposażone w windy, czy łazienki mają kabiny prysznicowe, takie podstawowe rzeczy, które właśnie są istotne z punktu widzenia starzejącego się społeczeństwa. Ale mam pytanie, to te stare budynki są burzone i budowane nowe są? Tak. To dokładnie było wyburzone, były budynki i na nowo jest ten obszar zagospodarowany. Jaki rodzaj zabudowy? To jest, czy zabudowa prywatna przez prywatne firmy, czy miejska? I tak. Znaczy, część tych bloków, tych dużych takich, to były bloki komunalne. To były bloki przede wszystkim dla biedniejszych mieszkańców, i dla migrantów, którzy napłynęli też po wojnie do Sanepidu, było bardzo mocno zniszczone po wojnie, ale były tam zorganizowane kopalnie, które przyciągały migrantów między innymi z Polski. Dużo polskich nazwisk też można znaleźć. I teraz właśnie przejdę do wspomnianego Zagłębia Rury. Miasta te w ogóle. O kurczących się miastach zaczęto mówić właśnie w kontekście miasta Górnia Rury. Tam po raz pierwszy dostrzeżono ten problem, to były lata 80. Jednak właśnie przez długi okres był to temat tabu i ta dyskusja w Niemczech tak naprawdę na dobre zaczęła się dopiero po 2000 roku, kiedy to zaobserwowano właśnie znaczne wyludnianie się miast wschodnich Niemiec. Ale temat tabu był bo? No właśnie, no, obsługi wizerunek, bo niedobrze było być miastem kurczącym się, bo źle też był rozumiany termin i nie dostrzegano tych pozytywnych aspektów. I no, trudno jest się właśnie przyznać pewnie ze względów politycznych chociażby władzą, że no, miasto się kurczy, nie mogę nic zaradzić. Dlaczego pokazuję ten przykład? Ponieważ w strategiach regeneracji w miastach Zagłębia Rury bardzo istotną rolę odgrywa dziedzictwo przemysłowe. Wiele zorganizowanych tam obiektów zostało przekształcone właśnie na cele kulturalne i to właśnie tam też to się wszystko zaczęło, ta moda właśnie przyszła z tego regionu. Ale nie każdą przestrzeń przemysłową można było zagospodarować, było jej tak dużo, że no pewne obiekty mniej wartościowe trzeba było zlikwidować takim szalonym pomysłem, który zrobiono w Dortmundzie, była likwidacja huty, znaczy obiektów po byłej hucie, którą rozebrano i sprzedano na części do Chin. Czyli można było jakąś korzyść jeszcze z tej nieczynnej huty mieć. A na miejscu dosyć szalony i też bardzo kontrowersyjny pomysł, na miejscu po byłej hucie stworzono jezioro. Tak jak wspomniałam, to bardzo kontrowersyjny projekt, bardzo kosztowny. Dzieliło mieszkańców, czy warto wydawać tak ogromne środki na ten projekt. Jednak długookresowo ten projekt bardzo, myślę, podniósł jakość przestrzeni. Przede wszystkim jest bardzo atrakcyjną, nową przestrzenią jakościowo w mieście, po pierwsze. Po drugie, stał się katalizatorem dla sąsiednich otaczających terenów, które były typowymi przykładami właśnie takich gorszych dzielnic, zaniedbanych, i tam też ten proces rewitalizacji zaczął się. A kiedy to jezioro? Na nowo. Pomysł był jakoś, nie wiem dokładnie, ale na początku lat 2000. I ile upłynęło czasu, że mieszkańcy zobaczyli, że to był dobry pomysł? Jezioro 16 lat. Wypełniono wodą w 2011 roku, wydaje mi się. No i myślę, że w momencie, jak dobudowano
To są zdjęcia z 2013 roku, ale było tam całkiem niedawno i naprawdę zupełnie nie do wiary, że w takim pobyłej hucie, na takim obszarze zdegradowanej kiedyś jest tak atrakcyjna, nowoczesna przestrzeń. Cztery kadencje. Dobra, jasne. I kolejny przykład, już tym razem ze wschodnich Niemiec, miasto Dessau, które znacząco straciło też liczbę mieszkańców po przyłączeniu wschodnich Niemiec po 90 roku. Nastąpiła masowa migracja ze wschodnich landów do zachodnich, ale także innym ważnym czynnikiem jest właśnie niski przyrost naturalny mieszkańców. W mieście tym, tak jak i w innych miastach wschodnich Niemiec, masowo burzono pustostany mieszkaniowe, ale też na przykład przekształcono blok w zabudowę szeregową. A to jest dół niezburzonego bloku? Czy... Tak, tak. To był normalny, zwykły blok, czteropiętrowy, trzy piętra zburzyli, połączyli mieszkania, poszerzyli i no i dzisiaj funkcjonuje jako zabudowa szeregowa. Czyli jeden z pomysłów. A tak wygląda inny przykład, też z Dessau. To gdzieś lata 70, ale się obecnie wygląda ten obszar tak. Co ciekawe, w Dessau też tam, gdzie jest taka tworzona ścieżka informacyjna, tam, gdzie były jakieś wyburzenia, są właśnie tworzone tablice, żeby zwiedzający mógł sobie zobaczyć, jak było kiedyś, jak ten krajobraz się zmienił. Myślę, że to tak na przyszłość warto, żeby też pamiętać o tym w Polsce, że takie działania będą podejmowane. Oraz były takie działania podejmowane w 1945 roku. Teraz też na tablicach czasami można zobaczyć, jak było. No, ale to już nie jest inicjatywy do Niemcy. Niemcy stale podejmowali, ale panie czasami za nim się to robi. Dokładnie w Polsce, Gdańska i Grudziądza. No i podobnie jak w Stanach Zjednoczonych też popularnie ze wspólną ogrody społeczne. Czy też inne rozwiązanie, to już inne miasteczko, ale też we wschodnich Niemczech, gdzie pustostany po prostu zostały zakryte obrazami artystycznymi. Tak, jest taka stworzona, otwarta, zewnętrzna galeria, przez którą sobie po prostu można przyjechać i obejrzeć. Zawsze to lepsze niż zrujnowane czy zdegradowane obiekty. I teraz już chciałabym przejść szybko do sytuacji w Polsce, do swoich wyników badań. Mapa przedstawia analizę na liczby ludności w latach 90-2010 w Polsce, we wszystkich gminach miejskich i wiejskich. Nie ukrywam, że to kosztowało mnie wiele, nawet nie rok, ale dwa lata pracy nad tą mapą, żeby ten obraz uzyskać. I co się zaznacza? Wokół dużych miast, tutaj Poznań, Warszawa, Wrocław i także Łódź, mamy taki obważany, tak? Czyli to świadczy o tym, że gminy otaczające duże miasto zyskują mieszkańców, a miasta centralne tracą. Przy czym sytuacja Łodzi, a sytuacja Poznania, przepraszam, zupełnie, jeżeli się zagłębimy w istotę tych procesów, jest zupełnie inna i na przykład w Poznaniu ten ubytek ludności w granicach miasta wydaje mi się, że był wręcz pożądany, żeby zmniejszyć gęstość zaludnienia. Przynajmniej tak jak no, na przykład w jakimś mieszkaniu w kamienicy nie mieszkają już trzy rodziny, tylko na przykład trzy osoby, także to też jest taki naturalny proces. To jest dobry. Dobry. A na przykład no, w Łodzi, z tego co wiem, pewnie profesor Szukalski więcej powie, przyrost mieszkańców wokół miasta nie rekompensuje ubytków w samym mieście centralnym. Mhm.
Poza tym, jeśli spojrzymy, to całe województwo, inne gminy także się wybredniają i też to jest problem dla obszarów wiejskich. Ale ja uważam, że ta mapa nie do końca pokazuje rzeczywistość, ponieważ zaludniają się tereny z wyjątkiem Podkarpacia Małopolski słabo zaludnione, a wyludniają tereny mocno zaludnione. No i... Czyli się to zaludnienie równomiernie rozkłada. Będzie więcej regla. Galicja. No tak, Galicja też jest na strach, ale ja widzę, co się dzieje w Lubuskim. To są statystyki, to są twarde tak, dane. Tak, ale to są, pokazuje tylko przyrost i ubytek, a nie pokazuje rzeczywistej gęstości zaludnienia, która na terenach zachodnich była niewielka. Po prostu ta mapka pokazuje, że zaludnienie w Polsce się rozkłada równomiernie. Według mnie. Nie pokazuje, że jesteś zaludniony. Trudno byłoby zrobić taką mapę dla wszystkich gmin i są to po prostu zmiany zaludnienia w gminach wiejskich. A jakie pani brała czynniki pod uwagę? To są tylko zmiany zaludnienia. Przyrost ubytek liczby ludności. Ja robiłam inne analizy, nie wyświetlałam. Ruch naturalny, migracje razem. Tak, po prostu. Tak, to są zmiany ile wpisano do ewidencji. Ile było kiedyś, ile jest teraz. Tutaj zrobiłam samą mapę dla miast. Również pokazującą tylko zmiany zaludnienia w miastach, gdzie następuje ubytek, gdzie przyrost mieszkańców. I nałożyłam następnie tylko miasta, które traciły mieszkańców w ciągu tych 20 lat na mapę obrazującą zmiany zaludnienia również na obszarach wiejskich i gminach miejsko-wiejskich po to, żeby właśnie sprawdzić, jak wygląda otoczenie. Widać wyraźnie, chociaż Poznań w granicy, w swoich granicach powiedzmy, można by uznać za miasto poruszające się w aspekcie demograficznym, bo tylko tutaj badałam aspekt demograficzny, o tyle już w innych miastach, chociażby na Dolnym Śląsku widać, że całe obszary się wyludniają, nie tylko miasta. Łódź jest liderem. Co mam? Łódź jest liderem. Bezwzględny. Więc w tej chwili, jeśli byśmy mieli dane na dzisiaj, to jest nie 117, 160 tysięcy. Tak. Znaczy to są dane za 2010, ponieważ ja te mapy robiłam w 2016, na początku jeszcze nie miałam wtedy danych za 2015, a musiałam po prostu pracę skończyć. Ważniejszy chyba jest jednak procentowy ubytek. Teraz, jeżeli byśmy patrzyli na procentowy, to myślę, tak, że region Śląsko-Dąbrowski jest w tragicznej sytuacji. Jako tak. Przemysłowy. Jest dużo gorzej niż w Łodzi, dlatego że tam obważane się też wyludnia. Tak, to się zgadza i wiem nawet, że na przykład w Sosnowcu spółdzielnie mieszkaniowe już opracowują plany, koncepcje wyburzeń. Już właśnie tam władze lokalne dostrzegają. Te badania też właśnie robił profesor Krzysztofik, Robert Krzysztofik z Uniwersytetu Śląskiego. W dalszym etapie też swoich badań sprawdziłam, stwierdziłam, że miasta się kurczą w ciągu tych 20 lat, ale czy się kurczyły jednostajnie, tak? Czy ten proces był trwały, tak? I wyszło mi, że 30 miast zaliczymy do miast trwale kurczących się, czyli tak zwany pięcioletni, jak badałam, pięcioletni pod okresach ten ubytek następował. 215 można by uznać pod względem demograficznym za miasta kurczące się czasowo, a w pozostałych miastach ten proces wystąpił epizodycznie, także to tam po prostu w jednym pięcioleciu odnotowany gdzieś tam spadek ludności. I ilustracja, jak to wygląda przestrzenie, wygląda następująco. No i właśnie, tak jak wspomniałam, do grupy trwale kurczących się należą stare miasta przemysłowe, tak jak Katowice, Sosnowiec, Bytom, Dawrze, Góra Śląska, Orzech, Łódź i Wałbrzych.
Może się wymądrzy jeszcze, ale uważam, że te też statystyki są zafałszowane przez to, że miasta włączają swoje granice administracyjne. Ja to korygowałam. Korygowałam. Ja to wszystko korygowałam. Widzę, że tu Konstantynów nie występuje. Konstantynów się znacząco powiększył też od okolicznych wsi. Korygowałam jest, zmiany liczby ludności wynikające ze zmian granic administracyjnych. To znaczy, że Poznań nie ma trwałego ubytku ludności? Znaczy, był jakiś tam okres, kiedy pięcioletnia, że to był wzrost bądź jakaś stabilizacja. Także można uznać, że jest czasowo płaszczące się. Znaczy w tym okresie 20 lat. Zielony, tak? Był pani Poznań. Tak? Niebieski trójkącik, tak. To jest niebieski. A tu jest Łódź. No tak. I tutaj przy tej okazji jeszcze z tych takich analiz, biorąc pod uwagę właśnie tylko dane ludnościowe, na przykład wyszło, że takie kurczące się miasta nie jest Sopot, ale przecież jeśli właśnie przyjrzymy się dokładnie, to wiemy, że Sopot nie kurczy się z tego względu, że ze względu na swoją sytuację gospodarczą, to po prostu jest miastem wypoczynkowym, tak? Drogim. Ludzie wyprowadzają się, bo wolą wynajmować, kamienice są przekształcane na pensjonat, także ta specyfika ubytku mieszkańców w Sopocie jest zupełnie odmienna niż w Łodzi. Trzeba raczej drugie miasto co analizować. Też? Znaczy ja w swoich badaniach, w swojej pracy doktorskiej po niedawno obroniłam, badałam też inne czynniki, tutaj już ze względu na czas nie zamieszczam tych map. Wracając do Sopotu, to ja Pani powiem, że większość kamienic ma jednego mieszkańca stałego, a pięciu, który mieszka w Stanach, w całym świecie. Tak, i to jest największe miasto, które ma obywateli. Przyjeżdżają na zjazd spółdzielni, żeby robić awanturę, i później wyjeżdżają, kiedy rano się zaczyna, więc to jest tak. No taka jest specyfika, na pewno Sopot nie można uznać, jeżeli właśnie przyjrzymy się dokładnie przyczynom spadku liczby ludności, nie można uznać za typowo kurczące się miasta, absolutnie nie. Także to zupełnie, dlatego właśnie, aby poznać dokładnie przyczyny i skutki procesu kurczenia się miast, każde miasto moim zdaniem trzeba analizować indywidualnie, wobec tego taki powierzchowny obraz po prostu nam nic nie powie, no przecież to jest, byłoby to kompletną wzdurą, bo powiedział, że Sopot jest typowym kurczącym się miastem. Tak. 5 minut ostatnio. Tak, już kończę. I biorąc pod uwagę swoje analizy, wyszło mi, że właśnie ten Wałbrzych jest między innymi jedno z najbardziej kurczących się miast w Polsce. Krótko, Wałbrzych kurczy się nieprzerwanie od początku lat 90. W momencie największej liczby ludności, rok szczytowy pod tym względem, to był rok 89. Obecnie widzimy, że nastąpił znaczny spadek. Ponadto według prognoz w 2030 będzie już tylko 99 tysięcy mieszkańców, czyli osiągnie stan z roku 50, tak, stan liczby ludności z roku 50, a w 2050 według prognoz skurczy się niemal o połowę w stosunku do właśnie tego 89 roku. Co jest istotne, Wałbrzych został zbudowany dla 141 tysięcy mieszkańców, a za chwilę będzie miał połowę tego, także coś z tym miastem trzeba będzie zrobić. No i podobnie w Łodzi też. Podobnie ta sytuacja wygląda. 5 tysięcy rocznie. Także jest to ogromne wyzwanie i mimo naprawdę władze tego miasta, nawet jeżeli te prognozy się nie sprawdzą, co do na pewno ten spadek będzie następował. Tak? Może nie aż tak duży, ale coś trzeba będzie z tym problemem zrobić. O przyczyny, tak jak wspomniałam, miałam cztery główne przyczyny na świecie, w Polsce, w Wałbrzychu i w Polsce. Myślę, że jest ich znacznie więcej. Tak tylko krótko, przyczyny historyczne można analizować, demograficzne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, przestrzenne, infrastrukturalne, także polityczne, czyli
przez to niepodejmowanie przez wiele lat żadnych decyzji albo błędne decyzje też się przyczyniły do pogłębienia tego procesu, a także degradacja środowiska naturalnego i zanieczyszczenie powietrza. Jeszcze krótko, bo chciałam pokazać taki wykres, który zrobiłam. Jest to rozwój ludnościowy Wałbrzycha od 1975 roku aż do 2015. Co z tego wykresu wynika? Wynika to, że nawet jeszcze w latach 70., 80. Następowała emigracja z Wałbrzycha, czyli ten następował ubytek liczby mieszkańców w wyniku odpływu, natomiast był ten odpływ rekompensowany wysoką liczbą urodzeń. Natomiast tu już właśnie od 90 roku widać wyraźnie, że ten ubytek liczby ludności był na początku przede wszystkim powodowane odpływem liczby mieszkańców. Były tam przeszlifidowane kopalnie, straszliwa sytuacja w mieście pod względem gospodarczym, ale już od ostatnich latach wyraźna jest tendencja ubytku w wyniku małej liczby urodzeń, tak? I wysokiej liczby zgonów. Także decyduje o tym nie odpływ mieszkańców, a niski przyrost naturalny. O tej dramatycznej sytuacji wiem, że w Łodzi mogło być podobnie, w Wałbrzychu, tak jak wspomniałam, między innymi na tą dramatyczną sytuację wpłynęła likwidacja kopalni. Tutaj zostawiłam na przykład dane bezrobotnych, liczby bezrobotnych, a ile było liczby ofert pracy w urzędzie. Także brak perspektyw, brak pracy niewątpliwie wpływał na początkowo na ten odpływ migracyjny. Myślę, że podobnie było też w Łodzi. Podobnie jak w innych miastach skutki są widoczne w degradacji zawodowej, ale przeciwnie niż w Europie Zachodniej czy w Niemczech, osiedla wielkopłytowe, blokowiska są nadal atrakcyjnym terenem do zamieszkania w Wałbrzychu. Dlaczego? Są to mieszkania wyposażone w infrastrukturę. Kamienice nie mają toalet, nie mają kanalizacji, także tutaj też jest duże wyzwanie, jeżeli władze chcą ratować obszary, centrum i obszar śródmiejski. Duże wyzwanie. Również podobnie jak w Łodzi degradacja obiektów usługowych, użyteczności publicznej. Na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że miasto nie kurczy się równomiernie. Tak? W mieście widać też wewnątrz miasta widać wyraźne zróżnicowanie tego procesu. Jedne dzielnice kurczą się szybciej, kurczą się bardziej, tak? I inne przyciągają mieszkańców. Także w podejmowaniu strategii przeciwdziałania temu procesowi też ważne jest, żeby władze miasta miały rozeznanie, które dzielnice tracą, gdzie ta interwencja jest potrzebna. I taki skutek też procesu kurczenia się miast, o którym chciałam wspomnieć, to właśnie stereotyp, czyli utrwalenie też i utrwalenie negatywnego wizerunku miasta kurczącego się Wałbrzych ze względu na swoje problemy wynikające właśnie ze złej sytuacji gospodarczej. Między innymi był właśnie przedmiotem wielu artykułów, które pogłębiały ten stereotyp. I czy w ogóle regeneracja takiego miasta jak Wałbrzych jest możliwa? Wydaje mi się mimo wszystko, że tak. Wałbrzych może być miastem mniejszym, ale wciąż rozwijającym się pod względem jakościowym. Pod względem jakościowym. Pewne działania zostały podjęte na początku lat 90. W 97 roku została utworzona specjalna strefa wałbrzyska. Ona na początku tych rezultatów nie było widać, ale obecnie jest to prężnie działająca strefa. Chociaż są też, można wskazać na pewne problemy, czyli
ze względu na proces kurczenia się miast, ze względu na proces kurczenia się zachodzący w tym mieście, na przykład inwestorzy narzekają na brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, tak? Z kolei brak jest zainteresowania osób bezrobotnych pracą w specjalnej strefie, no bo firmy tam się zlokalizują ze względu na niskie koszty pracy, czyli i też umowy na umowę o pracę, na tak zwane zlecenie, czyli umowy śmieciowe. Przepraszam, też nie jest to tak, że specjalne strefy ekonomiczne nie przynoszą też korzyści dla miasta w CIT, prawda? Właśnie one były zwolnione z tych podatków i z tego, co się orientuje, miasto poza takimi bezpośrednimi korzyściami, miasto takich bezpośrednich korzyści nie odczuwa z lokalizacji tych dużych firm. Odczuwa te korzyści w takiej formie, że na jedno miejsce pracy tworzone w strefie, tworzone są dodatkowe miejsca pracy poza strefą, czyli usługi i wszystkie jakieś tam restauracje, które obsługują, które współpracują z firmami w strefie. Także to jest ta wymierna korzyść też lokalizacji firm w strefie. No i w Wałbrzychu też, tak jak już wcześniej wspomniałam, od wielu lat podejmowane są działania związane z rewitalizacją. Głównie w centrum miasta zmiany są widoczne, bo ja tam byłam w 2007 roku, jak w ogóle rozważałam możliwość zajęcia się tym tematem, pojechałam do Wałbrzycha i stwierdziłam, o nie, ja się tym miastem nie będę zajmować, bo to wiadomo, że upadnie. Nie ma szans, żeby to się w ogóle, żeby coś dobrego się w tym mieście wydarzyło. Ale na szczęście wydarza się i to widać dzięki, między innymi dzięki funduszom unijnym. Tak? Z tego to by na pewno niewiele by zrobiło. I tu jeszcze już kończę przykład tego właśnie, jak wyglądało muzeum w takim cudzysłowie przemysłu po byłej kopalni Junia w Wałbrzychu w 2007 roku, jak wygląda obecnie. Zostało to muzeum zrewitalizowane, ale możemy powiedzieć, że to też jest taka, znaczy włożono straszne środki na tą rewitalizację. Jest taka inwestycja troszeczkę z gatunku, jak się określa, białego słonia, czyli że po prostu będzie generować wysokie koszty utrzymania. Poza tym, jakie błędy były popełnione? W momencie, kiedy miasto ubiegało się o dotację unijną, oszacowało koszt rewitalizacji na 52 miliony, a w rzeczywistości wydano 166. Dotacje uzyskano 35 milionów, reszta poszła ze środków własnych i w przesparciu państwa, także to też jest ważne, żeby właśnie realnie spojrzeć i przede wszystkim zrobić bardzo dobry kosztorys, tak, takich podejmowanych działań, a z tego co wiem, to no właśnie tutaj też mówimy o tak zwanych słowych przetargach. Przetarg na rewitalizację na początku wybrała firma, która zajmowała się budową domków jednorodzinnych architektonicznych. Tak zrobiła projekt, tak zrobiła inwentaryzację, może właśnie potem musieli zmienić wykonawcę, architekta i ma też stąd takie koszty, ale nie ulega wątpliwości, że jest to atrakcja Wałbrzycha, poprawia wizerunek tego miasta, już nie mówiąc o tym, że ten wizerunek poprawił tak zwany ten sławetny złoty pociąg, nie? Że to też zaczęto tylko mówić o Wałbrzychu wreszcie w innym kontekście, nie o Biedaszywach. I już zmierzając naprawdę do końca, ostatni slajd, przedostatni slajd. Podoba mi się hasło, które w Wałbrzychu w ramach zachęcania mieszkańców do udziału w rewitalizacji zostało wymyślone, czyli komu jeszcze się coś chce, tak? I myślę, że jest to takie dobre hasło także do tej debaty i dla Łodzian, czy właśnie w Łodzi mieszkańcom coś się chce robić wspólnie na rzecz poprawy jakości rewitalizacji tego miasta. I to, co nie zdążyłam dzisiaj dopowiedzieć, to zachęcam do lektury takiej publikacji, pod którą różni się miasto Europy Środkowo-Wschodniej, która jest między innymi wynikiem projektu, w którym brałam udział.
Jest tutaj także rozdział poświęcony Łodzi. Tak. Autorstwa profesora Marciniaka z Uniwersytetu Łódzkiego. Marciniaka z Uniwersytetu Łódzkiego. A jesienią tego roku mam nadzieję, że ukaże się także kolejna publikacja moja autorska, właśnie poświęcona między innymi tym zagadnieniom, które Państwu przedstawiam dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Czy są jakieś pytania do Pani doktor? Tak, proszę. Mianowicie, czy w Pani badaniach uwzględniała Pani imigrację, osobliwie imigrację z Ukrainy pracowników najemnych? I ta imigracja, jeżeli się uwzględni, to te dane nie wyglądają tak źle, ponieważ obecnie na bieżąco braki w pracownikach są uzupełniane ze wschodu. W dodatku za komuny tak zwane ludzie byli meldowani, był obowiązek meldunkowy, łatwo było sprawdzić, gdzie kto mieszka, a teraz ta sytuacja jest zafałszowana, bo bardzo dużo ludzi mieszka i pracuje w sposób niezarejestrowany w różnych miejscowościach. W związku z tym naprawdę ciężko jest oszacować, ile ludzi mieszka teraz w Łodzi czy w Warszawie. Więc no nie, muszą być jakieś takie wskaźniki, można na przykład badać w zakładach pracy, które zatrudniają takie zakłady pracowników i na tej podstawie tych pracowników uwzględniać w danej miejscowości. Tak. Zacznę od Ukraińców. Badania robiłam w roku 1990-2010. Jeszcze tego zjawiska nie było. Jeszcze na taką masową skalę myślę, że nie było. Znaczy, badając sytuację w miastach pod względem demograficznym brałam dane dostępne przez Główny Urząd Statystyczny. Także no, nie miałam innych dostępnych. No, trudno by mi było szukać danych w zakładach pracy we wszystkich miastach i gminach w Polsce. Jest to rzecz niemożliwa. Dlatego, tak jak wspomniałam, należy przyjrzeć się zawsze dokładnej sytuacji w mieście, bo ona może być z tymi danymi trochę zaawansowana. Ja to wiem. Chociaż i właśnie na przykład w Poznaniu. Myślę, że Poznań jest w dużo lepszej sytuacji też niż wskazują na to dane, bo na przykład nie ma właśnie studentów. Te dane nie uwzględniają studentów. W Łodzi być może też jest tak, tak? Znaczy na pewno tak jest. Także tylko pytanie, no właśnie, czy studenci będą potem mieszkańcami Łodzi, czy nie? Oczywiście. A proszę powiedzieć, jaka grupa wiekowa najczęściej, że tak powiem, wpływa na tą dynamikę zmian? Znaczy mogę wyświetlić inną prezentację. Jeżeli spojrzymy i szerzej na dane ogólnopolskie, jeśli patrzymy na strukturę wieku emigrantów, to 25-40 bodajże ten wiek emigruje głównie z Polski. Ile to jest procentowo mniej więcej? Nie jestem w stanie. A to jest 12 czy 10%? Powiem na przykładzie Wałbrzycha, bo robiłam takie analizy. No, w przypadku Wałbrzycha jest to około 70% wszystkich emigrujących, no to właśnie ludzie młodzi. Następne pytanie, czy jest jeszcze? Proszę. Adwokatem chciałem, że nie dlatego, że nie lubię Poznania, tylko mam wielki szacunek dla ładnych miast, a Poznań do nich należy. Tylko Pani raczyła była stwierdzić, że ta suburbanizacja poznańska była w dużej mierze uzasadniona, ponieważ doszło do rozgęszczenia, przegęszczenia. Moim zdaniem nie do końca, bo niekoniecznie jeszcze z rozgęszczenia mieszkań wynika, że ta ludność musiała się koniecznie osiedlać na polach, już za kordonem miejskim. Poznań, jak na ile go znam, nie jest wcale tak znowu bardzo zwarcie zabudowany i tak nie jest takim miastem kompaktowym, jakby mógł być. I są nie tylko braki po stronie na lewym brzegu Warty, prawda, czyli po stronie zachodniej, a dosyć czasami takie wybitne braki, jak cały ten układ przy dworcu głównym, ale również są przede wszystkim braki po prawej stronie, na prawym brzegu. Te rataje, przedpole rataj, między Wartą a ratajami z tego, to przecież tam mogło powstać drugie miasto. Czyli musimy migrować do innego miasta. Znaczy ja nie powiedziałam, że suburbanizacja jest dobra. No nie, jest niedogęszczono struktury miejskiej. Nie wyrównano tych dróg, które Pani pokazywała, które tam istniały, nawet nie dlatego, że była jakaś
jakiś upadek, był tylko po prostu z jakiegoś bałaganiarskiego planowania. Istniały, może tereny były niezbyt zdatne do zagospodarowania. No, może źle powiedziałam. Chodziło tylko o to, że ubytek mieszkańców ścisłego centrum był wręcz pożądany, bo tam było zbytnie zagrożone. Ale już posaż Apollo, który nie istnieje, pustki, prawda? Można było spokojnie zabudowywać. Tak, ale no to jest właśnie też problem, który no, teraz zaczynają władze miasta tam. No teraz tak, powoli. Tak, ale ja sama podam sobie przykład. Sama chciałabym mieszkać w centrum, ale mi nie stać. Bo ceny nowych mieszkań to już w ogóle no, to są. Dlatego tak, powinny być działania na przykład budownictwa komunalnego. Tak. Na szeroką skalę. I nie na pola, tak, ale właśnie. A ja mam jeszcze taką uwagę, bo na początku mówiła Pani o przyczynach wyludniania się, były to wymienione w punktach, ale jedna ważna przyczyna została zupełnie pominięta, ale jest szalenie ważna, bo ona ten proces wzmacnia w sposób zapętlający się, mianowicie jest to wynalazek samochodu. I wynalazek samochodu powoduje raz, że ludzie podejmują odważniejsze decyzje odnośnie miejsca zamieszkania, robienia zakupów, miejsca pracy, potrafią mieszkać na jednym przedmieściu, pracować na drugim przedmieściu, czy jakoś przejeżdżając przez miasto. Ponadto wynalazek samochodu sprawił, że pewne tereny w centrum nie są dla nich atrakcyjne, bo zwyczajnie nie mają tam gdzie zaparkować. I gdyby na przykład nie nastąpiło rozgęszczenie zabudowy śródmiejskiej w Łodzi, to by miasto się zatorkowało kompletnie, bo ci ludzie, którzy potencjalnie mogliby mieszkać w centrum, nie mieli gdzie zaparkować swoich samochodów. No i po trzecie właśnie ta łatwość przemieszczania spowodowała, że ludzie w momencie zaczęli wjeżdżać z miasta i już mają coraz mniejszą potrzebę do niego wracania, czy jakichś zakupów, czy spraw urzędowych. Więc ten wynalazek samochodu, gdyby nie było samochodów, mi się wydaje, że procesy te by były o wiele powolniejsze, bo furmankami czy pieszo trudniej jest zasiedlać dalekie przedmieścia i prowadzić się z Tak. Cofnę się. Może na co samochody? Bo to jest istotny wynalazek wpływający na zmianę struktury. No, był wpływa jeden. Na proces, na proces rozlewania się miasta, tak. Czyli na suburbanizację, która, a przemiany systemu osadniczego związane z procesem suburbanizacji były wymienione. Także samochód jest w pewnym sensie narzędziem, ale też systemem bycia i pewną przyczyną pewnych wpływów, nie tylko. Samochód przyczynił się do produkowania litry. Do zintensyfikowania procesu suburbanizacji, czyli przenoszenia się mieszkańców na przedmieścia czy poza, do strefy podmiejskiej, a także na rozlewanie się miast. To jest tak koniec XIX wieku. Czyli to samo po początku. Przyczyna poruszenia się miast. Przemiany systemu osadniczego związany z procesem suburbanizacji, a zatem ze wzrostem mobilności. Suburbanizacja niewątpliwie rozwój motoryzacji, mobilności wpłynął właśnie na to. Ja skończę się sami wypowiedź o to samochód, bo właśnie też w atrakcyjności centrów miast trzeba wspomnieć o sprawnej komunikacji miejskiej, moim zdaniem, która zastępuje tą komunikację indywidualną. I to też w jakiś sposób wpływa na atrakcyjność przestrzeni. Jeżeli jakieś obszary są źle skomunikowane zbiorowo, no to też to następuje ich dezintegracja. Dobrze, jeszcze dwa pytania. Jedno, dwie. Nie przejdziemy teraz do kolejnej. Taką sprawę, bo to samochód to ja się bardzo tak daleko sięga. Ale nie wiem, czy Pani spotkała się z takim zjawiskiem, że nie tego nieszczęsnego samochodu. Wprowadził Karnowski taką rzecz, że wie Pani, biedaków wyrzucił do straszenia. Wszystkich ich wyrzucił, zablokował Monte Cassino, że nie przejeżdżają samochody, zrobił jedną grunwaldzką, wszystko zablokował, że nie ma. Miasto jest tego. Ale to nie chodzi o to, że on zrobił w małym jakimś tam enklawie, bo Górny Sopot jakąś tam komunikację ma, tylko że po nim poszli prezydenci miast, którzy zaczęli wyrzucać po prostu z centrów miast i samochody i wszystko. I ja nie wiem, czy ten kierunek jest dobry, czy Pani zauważyła, bo mi się wydaje, że coś też jest w Łodzi, że przy takim dużym mieście jak Łódź wyrzucanie coś jak w Sopocie, czy to da efekt, bo myślę, że ta polityka też idzie, że centrum miasta Łodzi ma być takim wybitnym,
Powinna być dla ogółu mieszkańców. A może pan nie wiem, jakąś ulicę w Łodzi, z której wyrzucono samochody? Proszę pana, no ma pan Piotrkowską wyrzucono. Nie są samochody, stoją na Ja mam swoje zdanie inne, dlatego mówię, że... Ale pan mówi o wyrzucaniu, które nie... Nie, no ja uważam, że widzę, że... Nie, zapytajmy pani doktor, czy jest taka tendencja, czy nie, bo ja widzę to, co... Ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast, jest niewątpliwie trendem i ja uważam, że to jest pozytywna przemiana. Moim zdaniem w ścisłym centrum powinien być przede wszystkim właśnie powinna funkcjonować komunikacja publiczna i powinien być ruch samochodowy dopuszczony przede wszystkim dla inwalidów, dla właśnie komunikacji publicznej, autobusy, ale tak, żeby sobie każdy mógł wjechać do tego ścisłego centrum, uważam, że to nie jest konieczne. Znaczy, tak jest moim zdaniem. I tutaj drugie pytanie, proszę. Ja mam tutaj pytanie odnośnie przeciwdziałania, czy też korzystania z szans przy tym procesie kurczenia się miast. Bo wspomniała pani doktor tutaj o tych białych słoniach. To właśnie, czy te gigantyczne projekty, czy one mają jakikolwiek skutek pozytywny w przypadku tych kurczących się miast? Powinny mieć skutek wizerunkowy, powinny mieć... Odniosę się do Wałbrzycha, bo ten przykład znam dobrze. Mieszkańcom naprawdę zależało, żeby ta kopalnia nie została zrównana z ziemią, żeby... To jest ich też dziedzictwo kulturowe. Tam są przewodnikami na przykład w tej kopalnie. Osobami, które oprowadzają te wycieczki, są byli górnicy, także oni też są bardzo w tym wszystkim autentyczni. I też wiem, że bardzo obronili tego obiektu, żeby to nie zostało zniszczone, bo wiele obiektów przemysłowych zostało zniszczonych. Także to myślę, że też jest taka wartość niematerialna, tak? To, że się, że przynajmniej jeżeli chodzi o ochronę dziedzictwa, tak? Ale przemysłowego. Ale z kolei na przykład budowanie właśnie takich nie wiem, hal wystawienniczych, których wiadomo, że i tak nikt nie przyjdzie, nic nie będzie wystawiać, bo są inne, podobne na świecie, albo budowanie kolejnej sali widowiskowej, bo taki też był projekt w Wałbrzychu, żeby w miejscu byłego domu kultury górnej, żeby powstała super nowa sala na koncerty i tak dalej, to nie jest potrzebne, bo w mieście i tak już są jakieś sale, są na przykład sale w tym w tej zrewitalizowanej kopalni, nie ma potrzeby budowania nowych, dużych obiektów flagowych. A prezydent nie ma takiej pokusy, że może się takim projektem podeprzeć, żeby pochwalić i tak dalej, bo w Łodzi to jest cały czas tak budowane na zasadzie pasma sukcesów. Kolejne duże inwestycje przedstawiane są jako sukcesy bez pytania o finansowanie i o sens tych kolejnych inwestycji. Tak, tutaj może to nie wybrzmiało, ale właśnie... Stadion. Orientalnym obecnie znam uszczęśliwie, a nie jesteśmy. Ale z punktu widzenia komunikacyjnego i o tym, co mówiło o miastach, trasa WZ na przykład, prawda, która w gruncie rzeczy nie zwiększyła czasu przejazdu. Pani akurat nie wie, prawda, ale... Zwiększyła czy zmniejszyła? Znaczy moim zdaniem, znaczy na pewno nie polepszyła. Na samochodzie. Znaczy inaczej, to się zbilansowało, bo na dole jest szybciej, a na górze jest wolniej. Do pewnego momentu tylko. To co właśnie jest, myślę, bolączką polskich miast jest to, że właśnie ciągle wyobrażam, wydaje się, że poprzez takie inwestycje tak nagle miasto przyciągnie mieszkańców, będzie super atrakcyjne, a właśnie to, co się dzieje na zachodzie, a co się jeszcze u nas nie do końca dzieje, to, że właśnie trzeba zadbać o mieszkańców, o poprawienie jakości życia przede wszystkim dla mieszkańców, budowanie, nie wiem, tam gdzie trzeba, to domu, nie wiem, seniora, tak, na przykład dziennego pobytu seniora, klub seniora, tak, tam gdzie trzeba inwestować w żłobki, żeby te dzieci, żeby te matki mogły pójść do pracy, żeby te dzieci mogły tam przebywać. Znaczy, to są takie podstawowe, znaczy przede wszystkim w miastach kurczących się, przynajmniej na zachodzie i w tych te przypady, które znam, właśnie coraz większa uwaga jest skupiona na,
na te mniejsze inwestycje, znaczy mniejsze inwestycje, mniejsze projekty właśnie dla lokalnej społeczności, mniejszej skali. Dobrze, ja przepraszam, zamykam ten tom, że dyskusji. Panie Piotrze, proszę powiedzieć o Pana innowacyjnym pomyśle na to, jak przeciwdziałać kurczeniu się miasta Łodzi. Więc ja może powiem krótko o to, jeszcze może o diagnozie, bo według mnie to, co się stało w Łodzi, czyli upadek przemysłu i upadek tożsamości miasta, które kiedyś miało wielki przemysł i możliwości ogromnych handlu w Słońcach i tak dalej, to zaczęło się już w II Rzeczpospolitej, w pierwszej wojnie. Później był plan Balcerowicza, potem na początek 90. transformacja. Na te procesy utraty tożsamości ekonomicznej i można powiedzieć, że w pewnym sensie moralnej miasta nałożyło się jeszcze drugie zjawisko, które przez ekonomistów jest nazywane głodem monetarnym. Otóż głód monetarny polega na tym, że zarabiamy mniej niż wydajemy i żeby konsumować owoce własnej pracy jako społeczeństwo musimy się zadłużać, czyli musimy się posiłkować pieniądzem dłużnym, a musimy mieć świadomość tego, bo wiele osób o tym nie wie, nie zdaje sobie sprawy, że 100% pieniądza, które obsługuje realną gospodarkę i to jest pieniądz prywatny emitowany przez banki jako oprocentowany dług, co niesie z sobą bardzo wiele negatywnych skutków, między innymi ukryte odsetki w cenach produktów, które wynoszą od 30 nawet do 70%, najwięcej w sferze budowlanej, też to jest odczuwalne. Oczywiście powszechne zadłużenie i garb długu, który powoduje, że generalnie pieniądz rotuje bardzo wolno w gospodarce, bo w tej chwili w Polsce około 3 razy w ciągu roku. Więc ten aspekt monetarny, jeśli dołożymy do tego aspektu upadku przemysłu, te dwa czynniki połączymy ze sobą, to nam się właśnie robi coś takiego jak widzimy, taki dramat, bo to jest niewątpliwy dramat, bo to miasto umiera i starzeje się. I teraz, co w takim razie można zrobić, żeby dać silny impuls temu miastu rozwojowi? No, to miasto musi się stać atrakcyjne dla mieszkańców, obecnych, przyszłych, którzy by tu chcieli przyjechać. Żeby było atrakcyjne, musi być kapitał, musi być potencjał rozwojowy. Jak miasto może taki potencjał rozwojowy zapewnić, czy dać impuls ku temu rozwojowi? Otóż jedną z najstarszych metod znanych na świecie, które dziwnym trafem jakoś w Polsce w ogóle od lat 50. nie jest stosowana, a już na pewno po 89 roku w zasadzie nikomu to do głowy nie przyszło, jest bankowość komunalna. Otóż w sąsiadujących z nami Niemczech 30% sektora bankowego są to banki komunalne. Banki, których właścicielami są gminy, miasta, powiaty, samorząd generalnie terytorialny. Jest to sieć Landesbanków i podległych im Sparkas. To jest aż 30% sektora bankowego w Polsce, w Niemczech, przepraszam. I te banki obsługują przepływy finansowe wspólnot lokalnych, wszystko, co się wiąże z obrotem związanym ze spółkami komunalnymi, przede wszystkim lokalne rodzimy, biznes i lokalną konsumpcję. To powoduje, że na obrocie gospodarczym nie ma takich strat, ponieważ korzyści z kreacji tego pieniądza poprzez banki komunalne, które są własnością wspólnoty lokalnej, pozostają w społeczności lokalnej. I miasto, gmina, powiat, nie wiem, jakaś inna jednostka samorządu nie musi się zadłużać w prywatnych instytucjach bankowych, często zagranicznych, jak w Polsce, po to, żeby realizować jakieś cele. Ten dług powstaje, ale on jest długiem jakby własnym, rodzimym i takie instytucje mogą też działać na zasadzie preferencyjnej, na przykład w szczególny sposób traktować budownictwo, czy w ogóle sektor budowlany jako jeden z kół zamachowych gospodarki, finansując na przykład bez pośrednictwa deweloperów budownictwo, które chcieliby realizować sami mieszkańcy. Zresztą w Polsce mamy tradycję bankowości komunalnej. W okresie międzywojennym była ona dość silna. W Łodzi był bank komunalny. To była komunalna kasa oszczędnościowa. Miała siedzibę na Andrzeja Struga 3.
piękna kamienica, niedawno odnowiona. Niestety banki komunalne zostały zlikwidowane na przełomie 1949-1950 roku hurtem we wczesnym PRL. I instytucje zrzeszające te banki, były dwa takie zrzeszenia w Poznaniu i w Warszawie. Nie wszystkie jeszcze one były zrzeszone. Generalnie wszystko to zostało zlikwidowane. A ten bank komunalny w Łodzi działał... do 50 roku. A od którego? Od wczesnych lat 30, z tym, że on wcześniej był bankiem spółdzielczym, wcześniej jeszcze się jakoś nazywał, generalnie podlegał pewnym przekształceniom, ale tak formalnie bankiem komunalnym był od wczesnych lat 30. On obsługiwał miasto, tak? Obsługiwał mieszkańców miasta i obsługiwał też, miał też w portfelu kredyty hipoteczne, takie preferencje. A kto teraz obsługuje nasze miasto? Getin Bank i chyba jakiś czas temu Citibank. Czyli prywatna instytucja finansowa, nie muszę tłumaczyć, z kim związana i jakie historie się z nią wiążą. Ale to było na zasadzie przetargu jakiegoś? Czy... Ale co? Że Urząd Miasta zdecydował się z danym bankiem zawrzeć umowę na świadczenie usług. Przypuszczam, że formalnie musiałby być to przetarg. Natomiast dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałą sytuacja, kiedy przepływy pieniędzy publicznych są adresowane do instytucji prywatnej, która z tego odnosi ogromne korzyści. Tak? Jeszcze tworzy kredyt, za który wszyscy mieszkańcy w podatkach musimy zapłacić. Ja nie muszę mówić Państwu, jak zadłużona jest Łódź, bo przy budżecie około 4 miliardów złotych, bo w tej chwili zadłużenie dochodzi do 3 miliardów. To zadłużenie ma to do siebie, pieniądze dłużne ma to do siebie, niestety, że on tylko nakręca się w jedną stronę. Czyli długi spirala długu jest coraz większa. Więc jeśli chcemy korzystać z tej obecnej architektury finansowej i ram prawnych, jakie obecnie istnieją, to najprostszą rzeczą jest tylko to, czego trzeba mieć odwagę i świadomość, tak? Właśnie powołanie instytucji finansowej własnej, która będzie tworzyła kredyt na potrzeby wspólnoty lokalnej. I to jest normalne zupełnie na świecie. Mówię, bankowość komunalna jest podstawą gospodarki Niemiec, zwłaszcza tej tak zwanej klasy średniej. I proszę zwrócić uwagę, że tam, gdzie nie ma banków komunalnych i tego typu instytucji, ta klasa średnia topnieje nam w oczach. Niknie po prostu. Jaki jest związek klasy średniej z tymi bankami komunalnymi? No, wie pan, taki jest związek, że bank komunalny z założenia jest instytucją, która ma działać non-profit. Oczywiście ona musi mieć jakiś zysk, żeby się utrzymać, ale organ założycielski, właściciel tego banku musi dbać o to, ponieważ jest rozliczany przez wyborców i przez społeczność lokalną, żeby nie prowadził ten bank rabunkowej polityki. Przykład Kraków i kredyty bankowe, tak? Gigantyczna wtopa, mówiąc nieładnie. Przecież gdyby Kraków miał własny bank komunalny, na pewno nie doszłoby do sytuacji, żeby taki produkt mu sprzedano. A nie boi się pan, że... Przepraszam, bo tutaj się pierwszy raz... Ja chciałem zapytać, mi się wydaje, że żyję trochę na tym świecie i pamiętam lata 90. i taka kamieniczka niedaleko Adasia Lepeczkowskiej, pan nie kojarzy, taka nieduża, jednopiętrowa, i tam był bank komunalny założony w latach 90., który potem trzeba było skasować. Bo no ile ja kojarzę, się nie znam na tych sprawach, ale wyszły jakieś nowe przepisy, czy zmiana, czy była reforma samorządowa wprowadzona przez ten rząd Buzka i miasto Łódź musiało się z tego banku wycofać. Czy to był na świetnie? To znaczy, nie znam tej historii łódzkiej, o której pan mówi, natomiast wiem, że z literatury znam, że jeden był bank komunalny, to się nazywał komunalny w latach 90. Łódzki bank komunalny. To był bank w Gdyni. A tutaj nie było? Być może to był jakiś oddział tego banku. Nie, łódzki. Wie pan co? Nie słyszałem o tym banku, mówię szczerze, natomiast znam historię tego banku w Gdyni. To był bank, który się nazywał komunalny, ale komunalny nie był, dlatego że chyba 20% udziałów miało miasto. A później został przejęty przez Nordea, czy jakiś później inny komercyjny bank. Generalnie być może taka próba była w Łodzi, natomiast... Mnie się wydaje, że była. Natomiast generalnie w tej chwili, ja to postaram się sprawdzić, natomiast generalnie jest tak, że
nie ma prawnych ograniczeń, żeby miasto było współwłaścicielem, bo zdaje się, do prawa bankowego musi być trzech właścicieli i bank musi być spółką akcyjną i mieć kapitał założycielski 5 milionów euro, czyli de facto bank komunalny, który spełniałby funkcje komunalne, musiałby być, jeśli chodzi o formę prawną, bankiem spółką akcyjną, bankiem komercyjnym, bo w okresie międzywojennym mieliśmy szczegółowe uregulowania prawne, ustawowe, organizujące bankowość komunalną, tak jak spółdzielczą. W tej chwili mamy tylko bankowość spółdzielczą, zresztą bardzo skostniała. Natomiast nie ma uregulowań dotyczących bankowości komunalnej, więc jeśli jakieś miasto w tej chwili, przy obecnym stanie prawnym, chciałoby stworzyć bank komunalny, to musiałoby korzystać z ustawy i regulacji, jakie obecnie istnieją, ale co do treści, jakby ten bank mógłby być bankiem komunalnym, jak najbardziej. Czy już ktoś w Polsce podejmował takie próby, żeby taki bank powołać? Więc ja poprowadziłem rozmowy jako przedstawiciel Instytutu z miastem Gorzów Wielkopolski. I tam było duże zainteresowanie powołania takiej instytucji, natomiast póki co to się jakby nie ziściło i nic z tego konkretnego nie wyniknęło, aczkolwiek było to pierwsze miasto, gdzie prezydent rzeczywiście był na tyle świadomy, że zdawał sobie sprawę, że taka instytucja byłaby bardzo pożyteczna, potrzebna i dałaby ogromne korzyści miastu. A może pan powiedzieć trochę o tych korzyściach właśnie? A propos właśnie tematu kurczącego się miasta. Jakie kluczowe korzyści byłyby dla Łodzi? No przede wszystkim ja sobie wyobrażam, że taki bank finansowałby mądrze oczywiście infrastrukturę, która by sprawiała, że życie mieszkańców byłoby przyjemniejsze i lżejsze, a nie jakieś oczywiście projekty, jakie tutaj przed chwilą ktoś mówił, które w Łodzi są realizowane, które są przede wszystkim kosztotwórcze. Ale przede wszystkim taki bank powinien według mnie finansować budownictwo. Budownictwo, ale właśnie z pominięciem tego pośrednika w postaci prywatnych, zwłaszcza dużych firm deweloperskich, tak żeby dać maksimum wolności obywatelom i również dać, bo to jest przecież jedno z podstawowych kół zamachowych dla gospodarki. Jeśli byłby tani pieniądz, tani kapitał na tego typu cele, to ożywiłaby się cała gospodarka, bo to jest wiadomo, że wszystko, system naczyń połączony. Taki bank ponadto z upływem czasu mógłby przyczynić się do zniwelowania długu zewnętrznego miasta, który jest bardzo groźny. Tak? Uzależnie miasto może w pewnym momencie doprowadzić do wariantu greckiego, że trzeba wyprzedawać, nie wiem, tam port czy jakąś inną infrastrukturę, żeby się ratować. Tak? A co grozi Łodzi teraz? Ja nie wiem, czy teraz, ale w przyszłości na pewno, jeśli w tym kierunku sytuacja będzie zmierzać, to w pewnym momencie dojdziemy do ściany i się okaże, że no niestety trzeba wyprzedawać majątek. To jest logiczna kwestia. To jest tak, że na powoli dzieci, że mi się oferuje 123 kamienice do sprzedaży w Łodzi. Ale źle się w Łodzi sprzedaje. Na przykład niedopuszczalną zupełnie rzeczą było to, że w wielu miastach w Polsce sprzedano strategiczną infrastrukturę komunalną. Na przykład sieci ciepłownicze. Sieci ciepłownicze, to jest w ogóle tak karygodna rzecz, że mi to się w ogóle w głowie nie mieści. W Warszawie też sprzedali przecież. Tak. W Warszawie i sprzedali sieć ciepłowniczą i sieć energetyczną, zresztą w Łodzi tak samo. Przecież w Łodzi i elektrociepłownie i sieć energetyczna i sieć ciepłownicza nie jest własnością miasta. A teraz mieliśmy aferę w Trójmieście ze ściekami. Przecież tam też jest inwestor zewnętrzny w tej spółce wodociągowej. Który chyba 30 milionów przez 10 lat wytransferował dywidend za granicą. Więc na tylko Mikołaj, proszę. Jakie jest podejście środowisk akademickich do tego projektu? To po pierwsze. Czy Łodzi ktoś współpracował z panem? Nie, w Warszawie to nie można się spodziewać, ale jest jestem poza Warszawą, nie? Zwłaszcza mocno są centrale banki, także będą może można przyznać, ale pytam o kraj i o taką prowincję poza warszawską. A trzecie pytanie to, czy w Niemczech są jakieś ustawowe preferencje dla tych banków komunalnych w stosunku do banków komercyjnych? Jakieś preferencje? To znaczy,
Może zacznę od końca. Takie banki są z reguły i tak jest w Niemczech sieciowane, podobnie jak banki spółdzielcze. W związku z tym mają mniejsze wymogi kapitałowe. Podobnie jak banki spółdzielcze w Polsce, tak? Bo to jest wzajemna reasekuracja, więc jakby one troszkę na innych zasadach działają niż taki typowy bank komercyjny. To było ostatnie pytanie. Środowisko akademickie, tak? Powiem szczerze, że bardziej staraliśmy się zainteresować polityków, publicystów, jakby odświeżeniem tej idei. I no, bardzo, bardzo, bardzo ciężko to idzie. A z czego to było, że tak ciężko? Ludzie sobie nie wyobrażają świata innego poza tym, który widzą naokoło. I to jest pewna bariera mentalnościowa, która powoduje, że ciężko nam sobie wyobrazić na przykład sytuację, że kredyt będzie trzykrotnie tańszy, bo mówię o odsetkach w Polsce, tak jak jest w Niemczech, tak? Bo tam nawet w komercyjnym banku są trzykrotnie z niższym procentowaniem. Bo nas łupią strasznie. I po prostu ludziom sobie to ciężko jakoś wyobrazić. Ale politycy akademickich to powinno być jednak inaczej. No. To jednak jest powinno tak, być. Wie pan, ja dywagacji z doktorami i profesorami od ekonomii nie prowadziłem na te tematy. Szczególnie, bo sprawa jest dla mnie tak ewidentna, że generalnie bardziej jakby problem dotyczy polityki, bo myśmy na przykład jako instytut złożyli ofertę, bo mamy sztab ludzi w instytucie, który mógłby taki bank postawić. Miasto, tak? Od strony prawnej, organizacyjnej, software'owej, każdej innej, wszystko jakby pod klucz. I złożyliśmy eksperymentalnie taką ofertę w Warszawie. No, nawet nie byli na tyle grzeczni, żeby cokolwiek odpowiedzieć. Dziękujemy. Ale dlaczego pana zdaniem? Czy to tylko kwestia braku wyobraźni? Bo mamy tych miast w Polsce. Myślę, że to jest kwestia również różnych interesów. Czego? Ale czy trzeba zmian w prawie tego kraju, żeby coś takiego nie zrobić? Żadnych. Oczywiście optymalnie by było, gdyby taki bank miał zastrzyk, takie banki, bo powinna powstać sieć takich banków, na przykład w każdym województwie jeden, tak? Optymalnie by było, gdyby budżet centralny wsparł powstanie takich banków, na przykład na początku miałby pakiet, nie wiem, większościowy nawet udział. No, można wziąć jakiegoś swojego prezydenta ze swojej orientacji politycznej, próbować tam zrobić, w tym zaprzyjaźnionym mieście takie coś. No, my próbujemy. Trzeba to jest stać. Ale nie ma takiego prezydenta z taką orientacją. Nie ma? Ja powiem tak, jedyny prezydent... Prezydent z orientacją jest Słup. Proszę zwrócić uwagę, że jedynym prezydentem, który się zainteresował tym pomysłem, tym tematem, był prezydent, który wywodził się nie z partii politycznej, tylko z ruchów miejskich. No to jest trochę dyskusyjne, czy on się dobrze, wywiązał z ruchu miejskich, ale był związany. Był związany, dobrze, był związany, ale chodzi mi o coś innego, że nie był związany z establishmentem żadnej partii politycznej. I bankowym, tak? No i establishmentem bankowym, też. Myślę, że to jest duży też opór. I nic tak? Z tego, tak? Dalej. No jakoś na razie te kontakty zamarły, wybory się zbliżają, być może coś się zacznie dziać przed wyborami. Krzysztof, pytanie. Można pytanie zadać? Tak, ale ja jeszcze chyba na jedno pytanie nie odpowiedziałem. A w Łodzi, czy kontaktował się pan z jakimiś środowiskami akademickimi w naszym mieście? Nie, w Łodzi się nie kontaktowałem z akademickimi środowiskami. Jest tutaj rozmawiamy z panem Górskim na temat ewentualnej współpracy w zakresie promowania tego typu idei w kontekście również wyborów samorządowych. Więc ja mam takie pytanie. Po pierwsze, jak zrozumiałem, miasto wnosi część kapitału założycielskiego takiego banku, czy w całości musi wnieść ze swoich środków? Tak. To znaczy, miasto musi mieć pakiet kontrolny, jeśli ma ten bank spełniać swoje funkcje, tak? Bo nie może być tak, że zostanie przegłosowany i nagle się okaże, że nie wiem, jakieś cudowne znowu produkty finansowe wprowadzamy na rynek i oszukujemy klientów. Czyli wpływ na ten bank mają lokalni politycy samorządowi. Nie boję się pan, tak. że
wobec tego, że w samorządach jest zmianie prawidłowości, w takich powstałych bankach też te nieprawidłowości zostałyby, że tak powiem, przekształtowane i powtórzone. W dodatku te banki albo by przyczyniały się do finansowania nietrafnych inwestycji, albo by wręcz były nieudolnie zarządzane. Ja oczywiście widzę takie niebezpieczeństwo, aczkolwiek takie niebezpieczeństwo jest przy każdym przedsięwzięciu. Natomiast wydaje mi się, że wiele oczywiście, że jest inna tradycja, natomiast i kultura, natomiast wiele zależy od tego, jak będzie skonstruowany statut takiego banku też. Bo ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że jednak on będzie miał silne bufory przeciwko różnym nadużyciom, to jest raz. A po drugie, taki bank powinien być całkowicie transparentny. To też powinno być od początku powiedziane i od początku zawarte w regulacjach, które ten bank będą konstytuować. Mianowicie pełna transparentność, czyli jeśli na przykład przyznajemy kredyt, komu, w jakiej cenie i to musi być wszystko transparentne. To znaczy jest to bank informacji publicznej. Na przykład jest to bank publiczny i koniec, kropka. Wszystkie transakcje, zwłaszcza kredytowe, muszą być publiczne. I to jest najlepsze chyba zabezpieczenie. Bo nie ma innego. Nawet osób fizycznych, kredytobiorców? Wie pan, no teraz wchodzi to całe RODO, więc pewnie to trzeba z prawnikami nad tym zastanowić. Ale ja mówię o pewnej idei, że ten bank powinien być maksymalnie, na ile się da, transparentny. A jak długo pan się interesuje w ogóle ideą banku komunalnego? No ja już starałem się zachęcić dwóch czy trzech kandydatów na prezydentów przed poprzednimi wyborami samorządowymi w 2014 roku. I w Lublinie, i w Łodzi. A kiedy pan przed temat w ogóle banku? No, wie pan, konkretnie bankami komunalnymi, kiedy się zainteresowałem? No tak. Nie wiem, bo jakieś może 6 lat temu, 7, nie pamiętam dokładnie. I ma pan przykłady z jakichś innych krajów? Jeżeli tak, to jaki kraj według pana ma najlepsze wzorce, modele? No zdecydowanie Niemcy i zresztą bankowość komunalna w okresie międzywojennym też była oparta na wzorcach niemieckich w Polsce, w II Rzeczypospolitej. Jakby Niemcy coś wymyślili, to pewnie dobrze. Także... Nie zapomniałem. Natomiast jest jeszcze druga... Mamy mało czasu, nie zdążymy, która jest godzina? Jeszcze 15 minut. Natomiast jest... Czy, przepraszam, czy do tych banków komunalnych są jeszcze jakieś pytania? Znaczy, jakby pan ludzi przekonał do tego, że warto wejść w bank komunalny? Ludzie, to władze się. Znaczy nie, ja uważam, że mieszkańcy, bo mieszkańcy wtedy poprzez wybory są w stanie może jakieś... Po co się nie płaci prywatnym właścicielom banków jakiś większych, to jest oczywiste. Ja bym, myśl podstawowa jest chyba taka, że bank miejski jest to rozwój bez zadłużania się. To jest podstawowa idea. Że ponieważ musi mieć też świadomość, czym jest pieniądz. Pieniądz jest w systemie bankowym tworzony przez banki. To co się mówi oficjalnie, że kredyt powstaje z depozytu, to jest nieprawda. To jest bzdura. Profesor Werner niedawno opublikował, wybitny ekonomista niemiecki pracujący w Southampton w Anglii, specjalista od bankowości centralnej, on niedawno opublikował książkę przetłumaczoną na język polski 100 lat stracone w ekonomii, gdzie wziął oprogramowanie banku Raiffeisen i zrobił testy na prawdziwą oprogramowanie i udowodnił empirycznie, że to jest wszystko bójne. Że jest odwrotnie. Depozyt powstaje z kredytu. Czyli bank sobie po prostu tworzy pieniądze jak z nihilo i nie potrzebuje do tego żadnego depozytu. No właśnie. I teraz jeśli bank, jeśli prywatna, i teraz jeśli pieniądz jest długiem, to w jakiej sytuacji my jesteśmy? Jesteśmy w sytuacji, że prywatne instytucje opanowały najważniejszą infrastrukturę społeczno-gospodarczą, jaką jest pieniądz, bo pieniądz jest krwiobiegiem gospodarki. Więc my mamy taki pieniądz transfuzyjny, który jest pieniądzem niepublicznym, prywatnym, co rodzi mnóstwo negatywnych skutków, o czym można by co najmniej 2 godziny gadać. No to chodzi, że tak zostało.
No to było. Zobaczcie, jak nieatrakcyjne są wszelkie lokaty bankowe, w związku z tym jesteśmy przymuszeni do zawierania tych lokat. Nie jest to dla nas żaden interes ekonomiczny posiadać konto w banku, natomiast jest przymus pełnoprawny często. Znaczy, jest, a propos przymusu, to jest taka ciekawa rzecz, mianowicie pieniądz, który jest stworzony przez banki, ten bezgotówkowy, ten kredytowy, ten pieniądz w ogóle nie jest prawnym środkiem płatniczym. Mało kto o tym wie. On jest wymieniany na prawny środek płatniczy, ale nie jest prawnym środkiem płatniczym. Prawnym środkiem płatniczym w Polsce jest tylko gotówka, czyli znaki pieniężne. I co ciekawe, Konstytucja mówi o tym, artykuł 227, że Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emisji pieniądza, a ustawa, czyli akt niższego urzędu Narodowym Banku Polskim mówi, że zawęża te prerogatywy tylko do emisji znaków pieniężnych, czyli gotówki, która de facto i tak nie jest suwerennym pieniądzem, dlatego że w praktyce pieniądz jak trafia na rynek do nas, do konsumentów, do przedsiębiorców, także bank kreuje pieniądz, później idzie do banku centralnego, bo potrzebuje trochę gotówki, żeby wypłacić w gotówce, czyli jest zamiana po prostu tego wykreowanego pieniądza bankowego na pieniądz na gotówkę. Dobrze, panie Piotrze, jeszcze o tej walucie lokalnej, jakby pan mógł wspomnieć. Nie ma dużo czasu, ale myślę, żeby zainspirować obecnych jeszcze na koniec. Otóż jest jeszcze jedna bardzo ciekawa idea, polegająca na uruchomieniu publicznego pieniądza bezodsetkowego i niewymienialnego. Przykładem może to być Wir Frank w Szwajcarii, który istnieje od lat 30. I Szwajcaria zawdzięcza swój sukces i stabilność ekonomiczną w dużej mierze właśnie funkcjonowaniu Wir Franka, czyli tej drugiej waluty społecznej. I zresztą tych walut lokalnych jest bardzo dużo na świecie. Ostatnio takim ciekawym przykładem jest miasto Bristol, które kilka lat temu zaczęło emitować własną walutę Bristol Pound. A dlaczego zaczęli to robić? Dlatego, że doszli do wniosku, że 80% pieniądza wydawanego na przykład w hipermarkecie lokalnym wypływa na zewnątrz, czyli tworzy się ten głód monetarny, jest to jedna z przyczyn. Czyli brakuje pieniądza na to, żeby zaspokoić potrzeby mieszkańców i żeby jakby uruchomić wszystkie niewykorzystane zasoby, zapasy, czy to w postaci usług, czy dóbr. I zaczęto emitować po prostu lokalny pieniądz. Na zewnątrz, czyli poza miastem? Tak, poza miastem. Oczywiście już nie wnikajmy, czy to jest za granicę, czy mniejsza o to. I ten pieniądz przyczynił się do wzrostu lokalnego PKB. W tym pieniądzu można płacić część podatków lokalnych, to jest dużym kołem zamachowym. W tym pieniądzu urzędnicy częściowo dostają wypłaty. Za ten pieniądz można kupić na przykład z tego, co wiem, na przykład bilety na komunikację miejską i tak dalej, i tak dalej. To jest cała infrastruktura powstała. Tam 650 organizacji biznesu już działa w Bristolu, bo byłem 2 tygodnie temu, właśnie się spotkałem. No i to widać, prawda? Widać, to, że są naklejki na sklepach Bristol Pound prawie wszędzie. No. Czyli to generalnie to działa. Ważne jest to, że taki pieniądz lokalny będzie bardzo silnym kołem zamachowym dla rozwoju takiej tkanki relacji społeczno-gospodarczych, lokalnych, bo on będzie powodował takie autonomiczne napędzanie się gospodarki, dlatego że tym pieniądzem się nie da zaspekulować, tego pieniądza nie można wywieźć. Ten pieniądz, na przykład jak ja bym miał taki pieniądz, to ja nie kupię w hipermarkecie nic za ten pieniądz, ale już ekologiczne na przykład jajka u rolnika mogę kupić. Tak? Generalnie jest to forma odbudowywania relacji i zapełniania też pewnych takich luk na rynku, bo ten pieniądz też działa, można powiedzieć, antyimportowo, bo jak coś importujemy i pieniądz nam wypływa, i jest dziura, to funkcjonowanie w różnorodnym środowisku ekonomicznym tego pieniądza będzie powodowało, że te dziury będą wypełniane systematycznie. Więc to jest taki drugi pomysł, o którym właściwie chyba należałoby zrobić jakieś niezależne spotkanie, bo temat jest zupełnie nowy i na pewno trudny
może inaczej, nie jest prosty do wyjaśnienia przeciętnemu zjadaczowi chleba. Jakby poszedł na Piotrkowską i powiedział, wprowadźmy walutę lokalną, to by nikt nie zrozumiał, o co chodzi. Tutaj trzeba jakby dopracować jeszcze język przekazu. Jak ten pieniądz znajduje się w posiadaniu osób? Wspomniał pan, że urzędnicy miejscy częściowo dostają wypłaty, tak? Tych brystalskich funtów. Tak. A inni, bo przecież to nie jest tak dużo ludzi w końcu. Aplikacja jest internetowa, British Pan. To znaczy, co to jest? No, co? Ale chodzi panu o technicznie sposób zapłaty? No, czy ktoś, kto jest mieszkańcem Bristolu i pracuje czymkolwiek w tym Bristolu, w jakimś prywatnym sektorze, też dostaje taką część pieniędzy w Bristolian Pounds, czy nie? To znaczy, skąd ma to? Metod dystrybucji takiego pieniądza jest kilka i różne systemy są w różny sposób jakby zorganizowane. Natomiast jedną z metod jest wypłata na przykład jakiejś premii urzędnikom. Urzędnik. Na przykład. Inną metodą jest wypłata tych środków grupie osób najuboższych na przykład, bo to może być pierwszy adresat tego typu emisji. Czyli taki pieniądz będzie spełniał wtedy walory socjalne. Można też sobie w ogóle wyobrazić wypłatę tego pieniądza na wzór dochodu gwarantowanego, o którym też się mówi wiele ostatnio, o tym mówić mówią. No ale tego jeszcze nie ma. No ale to jest jakby najbardziej demokratyczna metoda emisji pieniądza, bo pieniądz jest dobrem wspólnym. Pieniądz jest podstawową infrastrukturą społeczną, która powinna zapewniać symetrię i uczciwą zmianę gospodarczą. Ale ktoś musi mieć zaufanie, tak? Gdybym zatrudniony i płaciliby złotówka w łódzkich, to na początek nie miałbym zaufania. Chyba, ale nie wiedział, ale nie za te złotówki łódzkie zaraz na kupię. Nie miałbym, no. Wiesz, nie miałbym. Ale jeśli pan by miał na przykład całą paletę możliwości zakupu różnych produktów. No właśnie, musiałbym wiedzieć. W internecie, bo to jest cały system, który trzeba skomponować, a teraz nie ma czasu, żeby o tym opowiedzieć. Plus jeszcze na przykład mógłby pan zapłacić, nie wiem, podatek od nieruchomości, to pan by korzystał z tego systemu, bo pan... Czyli miasto przyjmowałoby wszystko to, co jego, tak? Bilety, tramwaje na przykład, tak? To są tylko przykłady. Jak to zrobić, żeby to zaczęło działać? To jest już kwestia jakby konfiguracji całego systemu, który musi być dostosowany do specyfiki też lokalnej, tak? Bo każdy z tych pieniędzy, jest mnóstwo tych pieniędzy lokalnych. Jest na przykład, Sardynia ma bardzo silną walutę Sardex. To są regiony, to są miasta, to są czasami całe kraje, jak w Szwajcarii. To ma nie tylko wir frank, ale i wir euro. Także... Nie widziałem. A to co ma formę papieru? Głównie formę elektroniczną, aczkolwiek ma też formę papierową. Ja zaraz pokażę. To mam nawet. Franka ze sobą. Niczego takiego nie wiedział. No, to jest Wim Frank. Idę zobaczyć. Żeby nie było, że nie istnieje, że bajki opowiadają. No dobrze, ale to ja mam pytanie, a czy w tych miastach, gdzie są banki komunalne, równocześnie funkcjonują banki lokalne w Niemczech? Myślę, że są takie miasta, aczkolwiek tego nie badałem, ale wiem, to jest to, do czego pan zmierza. Bank komunalny może być współorganizatorem takiego przedsięwzięcia. Jak najbardziej może być, bo ma infrastrukturę. Ale gdzie? Nie w Polsce. Przecież pan od razu ma urząd skarbowy CBA i ja to co na głowie. Ale nie można konkurencji dla NBP. Ale nie, sekundę. No, istnieje waluta lokalna w Polsce, prywatna, to się nazywa zielony. Jakoś nie mają CBA i innych służb specjalnych na karku. Jakoś funkcjonują. Bo widzi pan, to jest... To jest pieniądz dobrowolny, prawdziwy pieniądz społeczny. To nie jest prawny środek płatniczy. No właśnie. Jak ostatnio rozmawialiśmy z profesor Ancyparowicz z Rady Polityki Pieniężnej, która jeszcze pół roku temu bardzo alergicznie na tego typu pomysły reagowała, to na ostatnim spotkaniu powiedziała, że to nie jest prawny środek płatniczy. Nie ma przymusu. Nie ma problemu generalnie. To samo było przecież z bankami czasu też. Urzędnicy dobrali się do ludzi, którzy chcieli się rozliczać usługami za usługi. Ktoś miał i Urząd Skarbowy zainterweniował, no i ludzie sobie odpuścili. Znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że jest wiele potężnych sił, które mnie na rękę są te pomysły. No to ja to doskonale o tym wiem. Ale według mnie największym
największą barierą jest jednak świadomość ludzka. Jest świadomość przede wszystkim, bo ludzie nie wiedzą w ogóle, czym jest pieniądz. Ludzie nie zdają sobie sprawy, czym jest pieniądz i nie zdają sobie sprawy, że jest tak naprawdę narzędziem eksploatacji i niewolnictwa współczesnego. Czy to jest taki Bitcoin, tylko że robiony przez instytucje publiczne, tak? No nie, bo Bitcoin jest walutą, czy jakakolwiek kryptowaluta jest walutą spekulacyjną. Typowo spekulacyjną. A to istnieje to opowiecie w księgowych przychodach w imieniu? To znaczy, nie, to jest, można sobie, nie chcę wnikać w szczegóły, bo są różne systemy. Ale ten, który mnie jest najbliższy, to jest system oparty na parytecie gospodarczym. To jest idea Jerzego Zdziechowskiego, przedwojennego ministra skarbu przed zamachem majowym, który był współautorem reformy Grabskiego. I on wprowadził do ekonomii takie pojęcie emisji pieniądza w oparciu o parytet. Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, że pieniądza, tak jak krwi w organizmie, nie może być ani za dużo, ani za mało. I ilość pieniądza musi być też skorelowana z szybkością jego obiegu. Na przykład waluty lokalne mają to do siebie, że rotują wielokrotnie szybciej. Z reguły 3-4-krotnie szybciej niż waluta oficjalna, niż pieniądz dłuży. Jak w Werbel w latach 30. wprowadzono pierwszą walutę lokalną, to po pół roku do burmistrza przyszedł skarbnik i powiedział, że ktoś nam podrabia pieniądze, bo mamy wpływy z podatku znacznie większe niż myśmy wyemitowali pieniądze. A burmistrz mu wyjaśnił, że to dlatego, że pieniądz tak szybko rotuje. Przy każdej rotacji jeli się sobie A nie wystarczy dodrukować tych gotówek po prostu? Też to się robi. No nie, bo to jest najprostszy sposób, nie? Ale tak się chce coś uzyskać, żeby była większa rotacja, żeby były inwestycje. Znaczy pytanie, co to znaczy to drukować, bo banki... Bo przecież banki centralne, niektóre przynajmniej, nie wszystkie, dodrukowują pieniądze na potęgę, na przykład FED to robi. No to wiem, Ameryka jest na wyjątkowych prawach. Ale FED to jest prywatny bank, to nie jest centralny. W Stanach nie ma banku. Znaczy, no jest to bank centralny, ale bank prywatny, zgadzam się. Ale podobnie robi bank Anglii, podobnie robi bank japoński. No wszędzie drukują, ale nam nie pozwalają. Jak nie ma pokrycia na inwestycje, które powinny być zrobione, czy na rzeczy, które powinny istnieć, no to trzeba dodrukować pieniędzy, moim zdaniem. No. Ale się nie zna na ekonomii, to pan jest ekonomistą. To znaczy pieniądz, bo na przykład ekonomiści ze szkoły austriackiej straszą wszystkich naokoło, że będzie straszna inflacja, jak się zacznie, jak będzie polityka monetarna taka, że państwo będzie mogło na przykład decydować o ilości pieniądza w obiegu gospodarczym. Natomiast pytanie jest takie, czy ma decydować państwo, czy mają decydować prywatne banki, tak? No właśnie. No jeśli pieniądz ma być publiczny, a chyba zgadzamy się z tym, że powinien być publiczny, bo spełnia publiczne funkcje, no to powinna być nad nim ewidentnie piecza publiczna i powinien być pojęte funkcje społeczne. No ale populiści, jeżeli drukować pieniądze według swoich potrzeb, to mogą być źle. No można tego nadużyć. Wszystkiego można nadużyć. Dobrze, proszę Państwa, bo jest 20:30. Ja bym jednak kończył, żeby uszanować Państwa też czas. Ostatnie pytanie do prelegenta, czy jest, jak nie ma, to nie ma. To ja Państwu bardzo dziękuję i zapraszam za miesiąc. Prawdopodobnie tematem czerwcowej debaty będzie temat, kiedy szybka kolej miejska dla Łodzi.